Witam na kanale Kowal z tej strony i biorąc pod uwagę, że jest to odcinek teraz duży o czołgu Pancer 1, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli oglądaliście poprzednie, to tutaj raczej nie będzie nic nowego. Powód, dla którego wrzucam ten odcinek w tej formie, czyli złapałem wszystkie odcinki o czołgu Pancer 1, które zrobiłem i pokładałem je po kolei i wrzuciłem jako jeden duży materiał, jest po to, żeby ludzie nie musieli szukać tych kolejnych odcinków, bo one są troszeczkę rozsiane po kanale, tu w międzyczasie pojawił się inny odcinek, jest to jakby przerwienik z innym czołgiem. Tak, także tutaj w tym jednym monstrualnym materiale będziemy mieli po prostu jedną, yy, jedną formę odcinka o tej 1. To samo zrobię z czołgiem pancer 2, to samo zrobię z radzieckimi czołgami ciężkimi. Za jakiś czas, jak wszystkie dokończę, w końcu to najciekawsze tam rzeczy. Oczywiście to nie będą wszystkie czołgi pancer 1, jakie powstały tutaj opisane w tym odcinku, yy, to będą wszystkie czołgi pancer 1, które trafiły do masowej produkcji oficjalnie. No nie będzie tutaj przeróbek na przykład yy, wspomnę o niej w jednym z odcinków, ale Pancer jedynka z wieżyczką yy, z 20 mm działem breda, działkiem breda powinienem powiedzieć, tak? Także taka forma odcinka, jeżeli już widzieliście, ale może coś chcecie przypomnieć, albo któryś odcinek o pancery nie widzieliście, no to yy, wszystko teraz jest po prostu tutaj w kupie. Także mam nadzieję, że odcinek będzie się Wam podobać i miłego oglądania. Ale jeszcze, biorąc pod uwagę jak długi jest to odcinek i jak duży, udało się tutaj znaleźć yy, sponsora, który chce nas wesprzeć w tym materiale i właśnie go Wam przedstawię. Kojarzycie te przedziwne reklamy gier mobilnych, które widzieliście w internecie o gościu, który pakuje się w całą masę zwariowanych sytuacji? No więc chcę Wam powiedzieć, że ta gra naprawdę istnieje, a jest nią Hero Wars, właśnie sponsor dzisiejszego odcinka. Pójmijmy to tak, jesteście zmęczeni pracą, macie dość korków na mieście, albo nie możecie złapać chwili spokoju w domu, więc może czas zostać legendą i wypróbować grę Hero Wars. Ale co to w ogóle jest za gra? Hero Wars to sieciowa gra akcji RPG w klimacie fantasy z wieloma trybami PvP. Jeżeli chcecie zagrać online, ale w trybie PvE, to znajdziecie wiele ciekawych bossów, których zrajdować możecie razem ze swoimi znajomymi, albo sami i zgarnąć ich skarby. Bo w Hero Wars już od samego początku gry możecie grać w trybie kampanii, która składa się z ponad 130 misji, a dzięki ich wykonaniu między innymi można zbierać skrzynię Dominium, bo tak właśnie nazywa się świat, w którym toczy się akcja gry Hero Wars, także można wykonywać misje, rozwalać bossów, odkrywać nowych bohaterów i ich w trakcie swojej zabawy. Sama gra ma również do zaoferowania 6 ciekawych trybów, od kampanii fabularnej dla jednego gracza, o której już wspomniałem, i wielkich bitew tytanów, po ekscytujące wyprawy oraz tryby nieskończonej wieży, no jest ich kilka, nie chcę psuć zabawy w odkrywaniu ich samemu, także na tym skrócie skończymy opisywanie tych trybów. Sama gra od strony technicznej jest cały czas rozwijana i update'owana, a twórcy słuchają tego, co przedstawia im społeczność i implementują to do gry. I to właśnie dlatego aż 100 milionów graczy na całym świecie gra w tą grę. Nexters, czyli studio odpowiadające za tą grę, ma na celu zapewnienie jej graczom jak najlepszej rozrywki i doświadczenia. Choćby teraz twórcy gry rozdają za darmo 5 topowych herosów nowym graczom, który z nich jest piątym herosem dowiecie się sami pobierając tą grę, oprócz czego dostaniecie 600 emeraldów oraz 30 tysięcy złotych monet. Oprócz głównego wątku fabularnego i czystej rozgrywki i zabawy Hero Wars posiada bogato i szeroko rozwiniętą historię swojego świata, w którym toczy się akcja tej gry. Tak więc zrób sobie przerwę i zostań bohaterem. Kliknij w link w opisie filmiku lub zeskanuj kod QR na ekranie i zacznij grać w Hero Wars właśnie teraz. Link znajduje się również w przypiętym komentarzu. Tak więc, do zobaczenia w grze, a teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Witam na kanale Komal z tej strony, a dzisiaj opowiem Wam o czołgu, który niemieccy generałowie w swoich wspomnieniach często nazywali szkoleniowym, co poniekąd jest prawdą, aczkolwiek, podczas opracowywania tej maszyny nikt nie mówił, że będzie ona pełnić tutaj rolę szkoleniową. Należy pamiętać, że pierwsze czołgi wermachtu zostały stworzone jako typowe czołgi lekkie z początku lat 30., gdzie ich głównym uzbrojeniem były zaledwie karabiny maszynowe. Niemcy nie zdawali sobie może wtedy jeszcze po prostu sprawy, że projekt ten y, położy podwaliny pod wszystkie kolejne pojazdy trzeciej rzeszy jest pierwszym członkiem rodziny, który stał się bronią blitzkriegu. Mowa tutaj oczywiście o czołgu Panzer 1. I zapraszam na część historyczną o tej jakże ważnej maszynie. Zacznijmy może od tego, że Reichswehra, czyli nowe powojenne, w sensie po popierwszowojenne, nowe niemieckie siły zbrojne wyobrażały sobie czołg w okolicy 15 ton, ale na początku 1928 roku stało się oczywiste, że oprócz czołgu średniego potrzebny będzie im czołg lekki. Oczywiście w przyszłości o tym, jak powstały Panzer 3 oraz Panzer 4, też zrobię materiał, o Panzer II też będą materiały, spokojnie. Zacznijmy po prostu od pancery jedynki. W każdym razie to wszystko rozpoczęło koncepcję maszyny o masie około 6 ton, nazywającej się Kleine Traktor. Kleine traktor? Nie wiem, no nie, nie gadam po niemiecku, ciężko mi to wymówić. Ale to na polski tłumaczy się po prostu na mały traktor. Przewidywano do niego silnik o mocy 60 koni mechanicznych, co rozpędzałoby maszynę do 40 km na godzinę i do tego jeszcze maszyna ta miała być uzbrojona w 37 mm działo. Aczkolwiek tego samego roku w maju stało się jasne, że 60 koni mechanicznych to po prostu będzie za mało, aby spełnić wymagania mobilności dla tej maszyny. Tak więc później tego samego miesiąca na spotkaniu 26 maja skorygowano wymagania i zmieniono nazwę z Klein Traktor na Leish Traktor. Firma odpowiedzialna za te maszyny, czyli Krupp, który był jednym z twórców koncepcji właśnie Klein Traktora, pracowała również od około roku nad inną maszyną nazywającą się Motor Lafette którego nazwę zmieniono później na LSK, czego nawet nie spróbuję w pełni wymówić, ale macie na ekranie teraz. No ale to się tłumaczy na lekkie działo samobieżne. Nie przedłużając o tym, projekt był podobny do Kleiner Sturmwagena, czyli pojazdu, który inżynierowie Krupa opracowali podczas pierwszej wojny światowej. I tak, w skrócie, w tej maszynie przedział bojowy wraz z kierowcą znajdował się z przodu maszyny, gdzie kierowca był przesunięty na prawą stronę pojazdu, a zanim można było umieścić działo 37 lub 75 mm. Za to na tyle maszyny znajdował się przedział silnikowy. Wspominam o tym, bo koncepcja LSK była dyskutowana przez półtora roku i ostatecznie Krupp. Przekonał państwo niemieckie do kontraktu na dwa prototypy. I mimo tego, że projekt ten został rozpoczęty pół roku przed pojawieniem się pomysłu na Leś Traktora, to obydwie te maszyny przechodziły testy w tym samym czasie. Tyle że masa LSK wzrosła z planowanych 4,5 tony do 5 ton i 300 kg, ale po dodaniu do niego pancerza i uzbrojenia wyskoczyła jak z trampoliny do prawie 8 ton. Ale pojazd ten napotkał w trakcie testów taki sam problem jak Leish traktor, mianowicie zawieszenie maszyny do niczego się po prostu nie nadawało. Po przejechaniu zaledwie 84 km pojazd zwrócono do fabryki, aby wymienić zawieszenie na nowe. Tyle że okazało się, że to niewiele dało. Ale tutaj troszeczkę wybiegam w przyszłość do tego jeszcze zaraz wrócimy. I tutaj, no pomimo nieprzychylnego losu prototypu LSK, maszyna ta odgrała swoją rolę dość ważną w historii niemieckiej produkcji czołgów. Przede wszystkim zapewniła ona w trakcie testów, że koncepcja samojezdnego podwozia z silnikiem umieszczonym z tyłu pojazdu jest jak najbardziej poprawna. I LSK stał się podstawą prac nad klejne traktory. I pierwsza oficjalna wzmianka o klejnym traktorze pojawiła się 14 lutego 1930 roku, ale tak naprawdę to była tylko oficjalna wzmianka. Prace nad tą maszyną trwały na pewno przynajmniej rok, jak nie więcej wstecz. Według wstępnych specyfikacji pojazd miał ważyć 3 tony, posiadać ten sam silnik o mocy 60 koni mechanicznych oraz zostać uzbrojony w 20 mm działko automatyczne. I tutaj ważna sprawa słowo traktor. Znalazło się tutaj w nazwie projektu nie tylko z powodu tajemnicy, aby ukryć to, że projektują czołgi mimo tego, że nie mogą przed aliantami. No tutaj faktycznie oprócz lekkiego czołgu planowano z tego podwozia stworzyć transportery amunicyjne oraz ciągniki artyleryjskie, czyli jakby nie patrzeć miały to być faktycznie traktory. No i po tym cały rok 1930 zleciał Niemcom na debatach nad specyfikacją ich nowego klejne traktora. Co skończyło się tym, że w 1931 roku masa pojazdów wzrosła do 3,5 tony. Crew w międzyczasie poprosiło o więcej kasy na rozwój, zbudowanie drewnianego modelu oraz dalsze prace nad zawieszeniem. To wszystko zaowocowało zamówieniem na 30 sztuk klejnych traktorów, które miały zostać dostarczone od kwietnia 1933 roku do marca 1938 roku. Tutaj rozstrzał jest niesamowity z tymi datami, ale zaraz się dowiecie wszystko dlaczego. Model Klejne traktora, zaprezentowany 2 drugiego... marca, nie wiem, może mówić Klein traktora, Kleine traktora, no nieważne, wiecie o co chodzi. To model tego pojazdu został zaprezentowany 2 marca 1931 roku, tyle że był problem. Zabrakło tam miejsca na wieżyczkę, więc 20 mm działko znajdowało się w zdejmowanej nadbudówce, czy tam po polsku kazmacie. Załoga pojazdu składała się z trzech osób, kierowcy, ładowniczego oraz dowódcy, który pełnił również rolę udziału nowego. Zawieszenie tutaj składało się z karkołomnych 10 kół jezdnych na stronę, czyli no tak naprawdę podobnie jak w zmodyfikowanym leśtraktorze. traktorze. I gdzieś tam w tle jeszcze przewija się firma Rheinmetall, proponująca własny projekt kazmaty dla 20 mm działa. I w międzyczasie dość ważna informacja. Zanim Leish Traktor czy LSK dotarły na testy, szósty Waffenprüfamt, też jest dla mnie łamacz języka, zaproponował zakup brytyjskiego ciągnika Carden Lloyd. I stało się tak dlatego, że Heinrich Kniepkamp Czyli niemiecki bardzo zdolny inżynier, który tak naprawdę miał już za sobą sukcesy, jeżeli chodzi o pojazdy półgąsienicowe, i to naprawdę spore sukcesy, był również ważnym przedstawicielem niemieckiego wojska w tym projekcie i podejrzewał, że projekt Krupa może nie sprawdzić się po prostu najlepiej. No i jak już doszło do tych prób LSK oraz leś traktora, o których wspomniałem wcześniej, no to okazało się, że umieszczenie w nich silnika z przodu, a kół napędowych z tyłu, to był po prostu niewypał. Tak więc 18 września inżynier Kniepkamp zakończył trzyletni program Krupa i innych zaangażowanych firm oraz zarządził, aby kolejne prace opierały się na brytyjskim ciągniku Carden Lloyd, który od 1929 roku był dostępny od Brytyjczyków na eksport. I co ciekawe, dzieło Cardena i Lloyda po stronie brytyjskiej również zakończyło swój żywot w formie lekkiego czołku Mark VI który stanowił tak naprawdę trzon brytyjskich sił pancernych na początku II wojny światowej. No jest to dość zabawna ironia losu z perspektywy czasu, ponieważ eksport tych ciągników przez Brytyjczyków stanowił podstawę dla drugiej generacji niemieckich czołgów lekkich, ale również i włoskich czołgów lekkich, czy tam tych tankietek L3 i tam później L6, którymi później Brytyjczycy walczyli na każdym froncie. Ale tutaj o włoskich odmianach jeszcze nie opowiadałem, ale do tego też kiedyś na kanale dojdziemy, na pewno jest to bliżej niż dalej. Wracając do tematu odcinka, aby uniknąć podejrzeń, szósty jest, chyba to po prostu będę nazywał szósty tam dział uzbrojenia, jakoś tak to się tłumaczy na polski. W każdym razie, no to oni działali za pośrednictwem osób trzecich, aby zakupić te karden Lloyd od Brytyjczyków. Tak więc 10 listopada 31 roku firma Auk Nowack. AG z Budziszewa zamówiła taki ciągnik w firmie Vickers Armstrong Limited. Drugą sztukę domówiono 12 września 1932 roku, a trzeci 11 października też 1932 roku. No i pierwszy z tych karden Lloydów znalazł się w Kummersdorfie już w styczniu 1932 roku. I tam próby wykazały, że inżynier Kniepkamp miał po prostu rację. Brytyjski ciągnik był znacznie lepszą bazą pod nowe czołgi lekkie niż jakiekolwiek projekty niemieckie, które były realizowane do tej pory. Jako ciekawostkę dorzucę, że Związek Radziecki w mniej więcej tym samym czasie również zakupił od Brytyjczyków takie ciągniki, które u nich stały się podstawą czołgu T-33. Ale też żeby nie było, że puszczam wam famę o tym, jak to Niemcy skopiowali brytyjski pojazd i pojechali na nich do bitwy jak na swoich. Bo z brytyjskiego ciągnika zaczerpnięto jedynie ogólny układ maszyny, część rozwiązań zawieszenia oraz szkieletową konstrukcję ogniw gąsienic. I tutaj po zatwierdzeniu nowych specyfikacji Klejne Traktora 18 września 31 roku, czyli jeszcze przed tymi wydarzeniami, Sama firma Krupp wyszła temu naprzeciw i zaproponowała dalszy rozwój projektu zgodnie oczywiście z nowymi wymaganiami. Tutaj Niemcy im powiedzieli, no pewnie jak chcecie próbować to próbujcie, może, może coś urodzicie fajnego, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i Krupp tutaj głównym elementem prac Kruppa było zawieszenie i teraz pojazd posiadał cztery pary kół jezdnych o średnicy pół metra, a do tego parę kół napędowych, tam też było zawieszenie z dzielonymi na pół resorami piurowymi które przypominało brytyjską konstrukcję i widać w niej było yy, dość dobrze inspirację tą brytyjską konstrukcją, ale nie była to jego całkowita kopia. I tam kolejna iteracja projektu miała już yy, koła jezdne o 753 cm itd., itd. 21 grudnia Krupp podpisał kontrakt na produkcję eksperymentalnego klejne traktora oraz nowego do niego zawieszenia. Ale w maju 1932 roku napotkali oni problem, tutaj całość okazała się bardziej kosztowna niż się spodziewali i wyciągnęli do niemieckiego rządu łapę po po prostu więcej kasy. Do tego dochodziły ciągłe zmiany w projekcie, co spowodowało potężne obsuwy terminów, przez co pierwszy pokaz Klejne Traktora z numerem seryjnym 8000, czyli pierwsza sztuka, odbył się dopiero 29 lipca 1932 roku. Z zewnątrz maszyna ta wyglądała jak mniejszy LSK, pomieszany tak naprawdę z tym brytyjskim ciągnikiem Carden Lloyd. Tutaj pozytywną zmianą było to, że zastosowano w tej maszynie mniejszy silnik, który był stosowany w lekkich ciężarówkach, przez co no pozbyto się tego garba z tyłu maszyny. Ale o ile szacowano i podawano moc tej jednostki na również 60 koni, w rzeczywistości było dobrze, jak koni było w nim 54. No mimo to, że koni było mniej niż planowano, pojazd osiągnął prędkość 42 km na godzinę podczas testów. I w trakcie tych testów niemieckie dopracowane podwozie, po wiedzy wyczerpniętej z Carden pokazało swoją przewagę nad brytyjskim ciągnikiem. Ale oczywiście tutaj wymagało dalszych prac, bo było dalekie od ideału. W każdym razie w porównaniu do poprzedniego Leichtraktora, no był to dla Niemców ogromny sukces. Gdzieś w końcu idą w jakąś stronę i mają coś lepszego niż kupny eksportowy brytyjski ciągnik. I początkowo tutaj planowano, że Klein Traktor będzie pojazdem wielozadaniowym. W sensie to samo podwozie miało służyć do mobilnego wysuniętego posterunku obserwacyjnego, ciągnika artyleryjskiego i transportera amunicji. Jednak Oswald Lutz, czyli szef motoryzacji w Reichswehrze 12 października 1932 roku zaczął mówić o co najmniej pięciu Klejn Traktorach z uzbrojeniem. Wkrótce po prostu przez to inne warianty podwozia gąsienicowego po prostu zniknęły, a czołg stał się jedynym przeznaczeniem tego podwozia. I tutaj co ciekawe, ludz nie chciał mieć w swojej armii wariantu z działem automatycznym w Kazmacie, więc wersja ta została zaprojektowana 22 czerwca 32 roku, jeszcze przed zbudowaniem prototypu, ale już 28 czerwca pojawił się pomysł uzbrojenia Klejn Traktora w dwa karabiny maszynowe w obrotowej wieżyczce. I właśnie takiego uzbrojenia chciał na tej maszynie Lutz. Jeżeli chodzi o produkcję początkową, no to w rzeczywistości pojazdy o numerach od 8000 do 8005. Nigdy takowego uzbrojenia nie otrzymały, to była raczej pilotażowa partia podwozi zbudowana między lipcem a sierpniem 33 roku. No i pojazdy te przede wszystkim różniły się od tego Lejś Traktora. Tutaj metodą prób i błędów powiększono koło zębate, a nad komorą silnika zamontowano osłony wlotów powietrza i inne takie pierdoły. No po prostu rozwiązywano problemy z tym podwoziem te testując różne rozwiązania. Na tych pięciu maszynach. Co prawda, pierwszy eksperymentalny prototyp został wykonany z miękkiej stali, ale pierwszy opancerzony kadłub, już faktycznie zostali taki jak powinien mieć, przeszedł testy w czerwcu 1933 roku. I tu niemiła niespodzianka okazało się, że kadłub został dwukrotnie przebity ciężkimi pociskami kalibru 7,9 mm. No to prawie te 8 mm, te mauserowskie yy, pociski, tak? I tutaj w rezultacie tego grubość pancerza została zwiększona z 8 mm do 13 mm na tych pojazdach. Wciąż niewiele, ale to miał być lekki czołg. Partia tych podwodzi została również wykorzystana jako stanowisko testowe do wypróbowania różnych rozwiązań technicznych, w tym również, no tak jak już wspomniałem wcześniej, różnych wariantów zawieszenia. Tyle, że pojazd na tyle się Niemcom spodobał, że jego los tego klejn traktora został przesądzony jeszcze zanim pierwszy pojazd opuścił fabrykę. Mianowicie w kwietniu 1933 roku generał Lutz zdecydował, że masowa produkcja tych wozów bojowych rozpocznie się 1 kwietnia 1934 roku. Później też zdecydowano, że oprócz Krupa zaangażowane zostaną inne firmy, takie jak Rheinmetall Borsig, Mann, Kenscher, Daimler Benz i Grusonwerk, który był spółką zależną tak naprawdę od Krupa. Oczywistych raczej względów lwią część budżetu miała otrzymać firma Krupp, która ogłosiła, że jest gotowa podpisać kontrakt na 150 czołgów. Pierwszej serii. I z tym kontraktem tak naprawdę ukuto pierwszą nazwę, która przygnęła do tego czołgu: Landwirtschaftliche Schlepper. Yy, pff, pff, macie na ekranie, nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, czy nie. Szczerze mówiąc, nie za bardzo mnie to obchodzi, to nie jest mój język. Ale to na polski tłumaczy się jako ciągnik rolniczy. Ta długa niemiecka nazwa yy, została skrócona do LAS, tak naprawdę. I później, jak już te kontrakty zostały podpisane, Krupp zmniejszył swój udział w zamówieniu do 135 pojazdów LAS pierwszej serii. Za to pozostałym uczestnikom tego kontraktu hojnie zaoferowano po 3 sztuki tych pojazdów do wyprodukowania dla każdej z tych firm, żeby one sobie rozpoczęły kompletować maszynerię, odpowiednie stanowiska do produkcji takich maszyn, etc., etc., to było takie, jeszcze sami nawet Niemcy nie wiedzieli jak szybko tutaj te firmy zaczną być wdrażane w masową produkcję maszyn, ale to były takie pierwsze kroki w tą stronę. W każdym razie pierwszych pojazdów spodziewano się w grudniu 1933 roku, ale w rzeczywistości pierwszy LAS serii pierwszej został wysłany do MEPEN dopiero 20 stycznia, 1934 roku. Czyli nie jest taka jakaś ogromna obsuwa, no ale zawsze jakieś są, tak? Tutaj Niemcy dopiero zaczynają produkować jakieś czołgi. To jeszcze nawet nie jest masowa produkcja, to jest produkcja seryjna póki co, do której stawiają pierwsze kroki, jak już mówiłem. Ale warto tutaj zaznaczyć, że pojazdy te różniły się od tej pilotażowej serii Klejn Traktorów, tych pięciu sztuk, bo tym razem, no, ich długość osiągnęła 4 metry, a masa wzrosła do 4 ton. Zawieszenie tutaj zostało przeprojektowane, a silnik zmodernizowano do 60-konnego Grupa M305, gdzie maksymalna prędkość czołgu przez wzrost masy spadła do 37,5 km na godzinę. Ale pomimo towarzyszących temu problemów, LAS pierwszej serii był pierwszym przypadkiem faktycznie już masowo produkowanego niemieckiego czołgu, który był współdzielony przez kilku producentów. Podczas gdy Krup utrzymał swój monopol na rynku podwozi, sprawy nie szły już tak dobrze, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Początkowa wersja z działem kalibru 20 mm była stopniowo spychana na dalszy plan, począwszy od października 1932 roku. I wariant ten stał się tak naprawdę ofiarą nalegań wojska, by w LAS-ie umieścić trzeciego członka załogi. Jeżeli jednak chodzi o wariant z jednoosobową wieżyczką i dwoma karabinami maszynowymi, król zaczął dość dobrze. 18 listopada 1932 roku zaprezentowano drewniany model wieży i platformy yy, dla tej wieży ale w marcu, czy znaczy tam nadbudówki to nazwijmy, ale w marcu 1933 roku do prac dołączyła firma Daimler-Benz i jest ona tutaj krytycznie ważna. Ponieważ Daimler-Benz dołączył do tych prac i od razu praktycznie zaprezentował swój projekt, który się wojsku dużo bardziej spodobał i wojsko wybrało właśnie Daimler-Benza na produkcję tych nadbudówek, tych platform do wieżyczek i samych wieżyczek. No tutaj zresztą decyzja wydawała się logiczna, średnica wieży Krupa była znacznie mniejsza, a ich platforma wieży była daleko od najnowszych i najlepszych. Jej boki przede wszystkim były ustawione pod kątem prostym, co zmniejszało szanse na rykoszet, a własny kierowcy dodatkowo okazał się być dość dziwną konstrukcją. Ale co ciekawe, no nie powstrzymało to Krupa przed zbudowaniem 20 zestawów wieży platform wieżowych, które były używane przez 20 czołgów LAS pierwszej serii przez pewien czas. Nawet jest, na pewno jest jedno zdjęcie, jak znajdę więcej to pokażę więcej. To są, teraz na ekranie przewijałem się te LAS-y, Serii pierwszej z tymi 20 zestawami wieżyczek i, i, i platform wieżyczek, które Krupp wyprodukował, mimo tego, że i tak Daimler Benz dostał ten kontrakt. Może mieli nadzieję, że jak pokażą, to je, jednak zdecydują, niemieckie wojsko zdecyduje, że hej, no jednak dobra, to niech będzie, produkujcie też to. No ale im się nie udało. Jeżeli chodzi o ten projekt Daimler Benza, to on znacznie różnił się od propozycji Kruppa. Zamiast prostego kształtu, platforma wieży składała się z ośmiokąta o nachylonych bokach. I sześć z ośmiu ścian miało otwory obserwacyjne, co po prostu poprawiało widoczność na oko czołgu. Na szczycie znajdowała się dość przestronna wieżyczka, wciąż jednoosobowa, oczywiście uzbrojona w dwa karabiny maszynowe i urządzenia obserwacyjne, ale jak na takie warunki Niemcy ocenili ją jak na dość przestronną. Przez to, że Daimler bez zaprojektował tą swoją nadbudówkę, no to dach przedziału silnikowego również był inny niż to, co Krupp proponował. Wysokość tego przedziału silnikowego wzrosła, a jego dach stał się pochyły, co dawało większe szanse na rykosze. Ale dzięki temu, yy, przy okazji, ten przedział silnikowy miał również większą objętość w środku, więc można tam było po prostu więcej powietrza, etc., etc. Także no, porównując te dwa projekty, no nic dziwnego, że wojsko preferowało projekt Daimler-Benz'a. No ale oczywiście takie rzeczy, wprowadzenie czegoś takiego do produkcji nigdy nie idzie zbyt gładko, także ze względu na różne transformacje, które miały miejsce w LAS-ie pierwszej serii, produkcja tej pierwszej partii została opóźniona, i, I no miało to również wpływ tak naprawdę na drugą serię, która była planowana już jako pełnoprawny czołg, bo jeszcze raz, żeby to rozdzielić. Seria pierwsza las była tylko podwoziem, do którego Daimler-Benz miał tam wykminić jakieś wieży... Znaczy, ktoś miał wykminić, wygrał Daimler-Benz ten przetarg na platformy wieżyczki i wieżyczki, tak? Jak już oni dostali ten kontrakt i niemieckie wojsko miało jasno określone, dobra, Krupp robi podwozia, inne firmy też robią trochę podwozi, ale mniej niż Krupp, za to Daimler-Benz będzie robił tutaj platformę wieżyczek i wieżyczki do tego i tym sposobem powstała tak naprawdę seria druga las która już z fabryk miała wychodzić jako pełnoprawny czołg praktycznie od razu gotowy do walki. I to zaowocowało początkowym zamówieniem na 150 sztuk LAS-a drugiej serii, ale po dość krótkim czasie, jak to zaczęło wychodzić z fabryk, to zamówienie znacznie wzrosło po prostu. Tyle, że tutaj to nie jest tak, że nagle granicy o ale fajne, chcemy tego dużo więcej, Tutaj swoją rolę odegrało też dojście nazistów do władzy w tym czasie, które na rzecz propagandy też patrzy, inwestujemy w wojsko. Tutaj czołgi mamy dużo, robimy dużo, możemy produkować swoje, są wspaniałe. No to jednocześnie wojsko też to popierało, bo odkryło, że przemysł jest gotowy, ich własny rodzimy przemysł jest im w końcu gotowy dać coś, co przypomina faktycznie nowoczesny czołg. No i w styczniu 1934 roku zamówienie wzrosło do 200 czołgów, a w połowie lipca już do 300 tutaj. Ale to zamówienie na 300 sztuk w lipcu długo nie poleżało, bo 12 lipca plany ponownie uległy zmianie, co doprowadziło do ogromnego wręcz wzrostu produkcji. Wojsko zażądało równego 1000 sztuk las ów serii drugiej. I to jest punkt, w którym machina wojenna Niemiec, jeżeli chodzi o fabryki, to jest ten punkt właśnie, w którym to wszystko ruszyło z kopyta. I tutaj zgodnie z ostatecznym kształtem, tak jakby umowy tych kontraktów, to ten Werk miał zbudować 205 czołgów, Man otrzymał zamówienie na 160 czołgów, z kolei Rain Metal miał kontrakt na 150 maszyn. Daimler-Benz był odpowiedzialny za wyprodukowanie 115 czołgów, a całą resztą maszyn miał się zająć po prostu Krupp. I te 115 czołgów Daimler-Benz'a może się wydawać, że czemu dostali tak mało, yy, ale tutaj yy, no po prostu mniej niż inne fabryki, ale Daimler-Benz otrzymał również największy kawałek tortu, znaczy tam budżetu, ponieważ wieżyczki i platformy wieżowe były budowane tylko i wyłącznie u nich, także każde podwozie wyprodukowane w innych fabrykach musiało poczekać na wieżyczkę i platformę wieżyczki od Daimler Benza. No i ogólnie rzecz biorąc, to konstrukcja LAS-a drugiej serii była taka sama, tak naprawdę, jak pierwszej serii, ale jedną z głównych nowości było wzmocnione przednie koło, które przenosiło większy ciężar po zamontowaniu wieżyczki. No na chwilę obecną już praktycznie nic nie pozostało z początkowej koncepcji Klein Traktora, czyli ważącego 3 tony czołgu z 20 mm działkiem automatycznym w stałej kazmacie i trzema członkami załogi, projekt przerodził się w ważący 5 ton i 400 kg dwuosobowy czołg lekki uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG13. I tutaj dość ważne jest to, że wszelkie dyskusje o szkoleniowym oznaczeniu dla LAS to tak naprawdę mm, no bzdury. W rzeczywistości w tamtym czasie no, Niemcy otrzymali nowoczesny, lekki czołg wsparcia piechoty, który był niezawodnie chroniony przed ostrzałem z broni ręcznej. W tym samym czasie Brytyjczycy budowali podobne czołgi, które miały gorsze uzbrojenie i opancerzenie tak naprawdę, więc Niemcy tutaj wyszli do przodu ze swoim projektem. Ponadto wszystkie czołgi LAS były wyposażone w radia, co było po prostu rzadkością w tamtych czasach. Tutaj to jest jeden z najważniejszych argumentów, że to nie miały być czołgi szkoleniowe. No po co do czołgów szkoleniowych Niemcy pakowaliby radia, które były w tamtym czasie, no tak drogim wtedy sprzętem. Ale idąc za ciosem, zamówienie na dodatkowe 150 czołgów LAS serii 3 zostało złożone w sierpniu 1935 roku. W międzyczasie niektóre fabryki dostawały jeszcze, yy, tak jakby podbijane były zamówienia na LAS serii drugiej, żeby, żeby ich doprodukowali tam trochę więcej, po 20-30 sztuk niż mieli oryginalnie w planach. No ale tak jak mówię, te niemieckie fabryki dopiero zaczynały się naprawdę rozkręcać do produkcji masowej. I tu się zaczynają zmiany oznaczeń również tych maszyn, bo do tego czasu LAS otrzymał oznaczenie MG Panzerwagen i indeks VS KFZ 617. Co to jest V, bo zawsze się mówi SDKfZ, VS KFZ, czyli pojazd eksperymentalny 617. Tyle, że no to oznaczenie też nie utrzymało się długo i zostało zastąpione nazwą MG Kampfwagen w październiku 1935 roku i MG Panzer Campwagen w listopadzie również tego roku. Także tu Niemcy jeszcze, niemieckie wojsko próbowało sobie posortować, jak to nazywać, żeby w papierkologii mieć to ogarnięte, bo to dla nich też była taka pierwsza maszyna. Oczywiście w tle trwają prace nad innymi maszynami, tam jest tam w tle ten Neuberforce, i tam się pierwsze pancer trójki, pancer czwórki gdzieś pojawiają, ale to właśnie ta. Panzer 1, która jeszcze nie dostała tej nazwy pancer I, to ona przecierała szlaki dla innych niemieckich czołgów w niemieckim wojsku. Jeżeli chodzi o, poje, b, jeżeli chodzi o pojawiające się zamówienia na ALAS-a yy, serii trzeciej, no to trójki straciły niepotrzebny przyrząd obserwacyjny z tyłu po prawej stronie i zyskały płyty wzmacniające po bokach kadłuba. Dodatkowo no, wszystkie koła jezdne zostały wzmocnione. Tutaj mimo wszystko dalej największą bolączką niemieckich czołgów jest zawieszenie. I tutaj ostatnią, powiedzmy, że ostatnią partią produkcyjną były LASy serii czwartej. Tutaj zamówiono 175 czołgów, ale tym razem wśród producentów nie znalazła się firma MAN. No i seria czwarta miała yy, otrzymać poszerzony właz dostępowy do skrzyni biegów i ogólnie właśnie wzmocnioną skrzynię biegów. Ale że mimo tych ogromnych zamówień, tak naprawdę rzeczywista łączna liczba czołgów w seriach od drugiej do czwartej była mniejsza niż oczekiwano i wyprodukowano 1075 czołgów. Jednostek zamiast planowanych ponad 1300. Ale teraz już trzecia Rzesza miała swoje pierwsze 1000 nowych czołgów lekkich. I w kwietniu 1936 roku czołgi te otrzymały swoje ostateczne oznaczenie Panzerkampfwagen 1, tam z dopiskiem w nawiasie MG. Oraz indeks już tutaj faktycznie SDKFZ 101, czyli pojazd specjalny 101. I teraz jeszcze następuje pewien podział, bo yy, czołgi LAS od serii II do serii IV. Są dzisiaj po prostu znane pod nazwą Panzerkamwagen 1 Aufs A. To była ta pierwsza wersja, wersja A. I też no, wciąż należy pamiętać o tym, że chociaż ten LAS był lepszy od swoich poprzedników, Czołg miał swoje problemy. Ponieważ początkowa waga zakładana została przekroczona o prawie 50%, no tutaj silnik o mocy 60 koni mechanicznych nie był wystarczający i to doprowadziło. Później do modyfikacji wyposażonej w mocniejsze silnik. No i nie zapominajmy też, że Aufs A się z wieloma problemami technicznymi, no co nie jest zresztą zaskakujące, ponieważ każda pierwsza próba będzie miała swoje bolączki. Główną z nich było tak naprawdę uzbrojenie. No tutaj pierwsze oznaki, że uzbrojenie pojazdu składające się wyłącznie z karabinów maszynowych jest dość przestarzałym pomysłem. I można to było zaobserwować w Hiszpanii, kiedy niemieckie czołgi okazały się bezsilne wobec republikańskich, radzieckich czołgów T-26. A działa przeciwpanzerne pozostawiały im niewielkie szanse tak naprawdę na przetrwanie. Zresztą takie same rezultaty pancer 1 przyniosła y, kampania polska w 1939 roku, ale do użycia bojowego tych maszyn jeszcze przejdziemy. I taka ostatnia wzmianka, może o y, specjalnym y, pojeździe na podwoziu pancerkamwagena 1 AUX A. No to w marcu 1934 roku podniesiono tutaj kwestię pojazdów dowódczych na y, LAS serii drugiej. Bo tu mimo tego, że wszystkie te maszyny miały radiostacje, też warto zauważyć, że wtedy ta technologia jeszcze nie była tak powszechna i pojazdy te tak naprawdę posiadały jedynie odbiorniki radiowe, a nie radia, z których można nadawać. No i ta wersja specjalna nazwana Leiste, czyli Leichte Panzerwagen... Serio, no sorry, nie wiem, nie wiem, czy to dobrze wymałem po niemiecku. Ale w każdym razie, zamiast wieży, ten LAS-2 miał nieruchomą kazmatę, w której mieścił się po prostu obfity sprzęt radiowy, radionadajniki i to była po prostu wersja dowódcza. Tych pojazdów wyprodukowano tylko 18 sztuk, więc to też jest takie, no... Kurde, no tysiąc ponad czołgów mamy i tylko 18 dowódczych, no to troszeczkę jest takie... Ale hej, Niemcy się dopiero uczyli, tak? No i właśnie jak Niemcom ta nauka szła i teraz przejdziemy do wersji B, ponieważ ich też Niemcy trochę naklepali. Ale czym tak właściwie różni się wersja B od wersji A? Zacząć trzeba od tego, że Niemcy sami sobie skopali wersję A, montując w niej po prostu za słaby silnik. Który no dosłownie często nie był w stanie skutecznie napędzać... Tego czołgu. Dodatkowo ta 60-konna jednostka cierpiała na awarię, była niezdolna do pokonywania stromych wzniesień lub po prostu yy, pojazdy nie były w stanie nawet osiągnąć yy, określonej tej maksymalnej prędkości. Tak więc ten chłodzony powietrzem czterocylindrowy silnik krupa był wystarczający tylko przez dość krótki czas, dlatego już w 1932 roku, po tym jak pierwsze prototypy las opuściły fabryki, to Waffen. Ruf 6, który był odpowiedzialny za wszystkie projekty czołgów, zażądał zwiększenia mocy silnika. I to w rezultacie yy, zaowocowało tym, że zaproponowano pięć różnych silników, i wszystkie przeszły testy. Pierwszym testowanym silnikiem był czterocylindrowy, chłodzony wodą NAG Typ G, który okazał się po prostu zbyt ciężki, przez co nie zwiększył prędkości, a raczej nawet zmniejszył ją do 28 km na godzinę, ale trzeba było spróbować. No i po tym, jak pierwszy silnik nie przeszedł tak naprawdę testów zainstalowano chłodzony powietrzem silnik Krupp V8. Podobnie jak pierwszy, no był on po prostu zbyt duży przez to zawieszenie i nadbudówka musiałyby zostać znacząco zmodyfikowane. Co po prostu nie zostało dobrze przyjęte przez szósty dział uzbrojenia. Właśnie tak, tak to będę nazywać, to mi jest łatwo wymówić. Szósty ten Waffen-Prufamt, to będzie szósty dział uzbrojenia, tak to mniej więcej będę teraz nazywać, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i postanowiono przetestować następne dwa inne silniki firmy Adler o mocy 80 KONI. Jeden był chłodzony powietrzem, a drugi był chłodzony wodą. No i tutaj oba spisały się lepiej niż poprzednie dwie wersje, ale ostatecznie znalazły się w ślepym załuku z innych powodów i koncepcja ta została po prostu anulowana. I tu się pojawia następny kamień milowy w produkcji po prostu niemieckich czołgów. Mianowicie początkowo zwyciężył silnik Maybacha NL38TR o mocy 100 mechanicznych i tak się składa, że po prostu firma Maybach produkowała ciągniki artyleryjskie i miała zaprojektować nowy silnik dla 5 tonowego czołgu lekkiego. Chociaż dokładne powody dla których wybrano właśnie ten silnik nie są znane do końca, jest wysoce prawdopodobne, że był on po prostu tańszy od innych. A przy okazji, doprodukował więcej koni mechanicznych i był silnikiem chłodzonym wodą. I to właśnie tutaj, w rzeczywistości, zainstalowanie tego silnika Maybach w Pancer 1, tutaj już w wersji B, bo tak ją nazwano, chociaż różniła się jeszcze paroma innymi detalami, zaraz do tego przejdziemy, no to zainstalowanie tego Maybacha doprowadziło do tego, że prawie wszystkie inne niemieckie czołgi, ciężarówki i pojazdy półgłęsieńcowe, które pojawiły się po Pancer 1, były wyposażone właśnie w silniki Maybacha. No i w styczniu 1936 roku wszystkie firmy zaangażowane w produkcję pancer jedynki, a wtedy jeszcze w sumie LAS-a czy tam jakiegoś pancery Kamwagen, MG jakieś takie, no, naz nazywajmy to już po prostu pancer jedynką, otrzymały zamówienie na 1500, łącznie na 1500 czołgów LAS od serii 2 do 5 i właśnie z tych 1500 maszyn 325 miało być nowymi LAS-ami serii 5, które zaraz po tym przemianowano na pancer 1 Aufs B. Dodatkowo 72 z tych 325 było tylko podwoziami, które później wykorzystywano w nowej serii y, Kleiner, Panzer Befehlswagen. Ogólnie chodziło o tutaj, że, że to będzie małym czołgiem dowodzenia, i tyle nie będę sobie tu łamać języka na tym. I teraz przejdziemy do tych innych różnic serii A od serii B, bo tak naprawdę no, seria B korzystała z tej samej konstrukcji, zastosowano tam taką samą nadbudówkę, kadłub i wyżyczkę. Jedynie zawieszenie i silnik z się różniły. Tak więc, podczas gdy przedni kadłub serii B yy, pancera jedynki B nie zmienił się i pozostał identyczny z poprzednią wersją, tylny kadłub został przedłużony, aby zmieścić nowe zawieszenie i większy silnik. Dodatkowo pod kadłubem umieszczono również dodatkowe otwory do spuszczania oleju płynu chodzącego i paliwa, ułatwiając tym samym serwisowanie pojazdu. Ponadto przeprojektowano y, tylną osłonę pancerza, aby pasowała do nowego silnika i została ona podniesiona z tyłu, aby umożliwić wlot powietrza chłodzącego y, silnik, żeby po prostu więcej go chapało. Bo to powietrze było zasysane przez chłodnicę i wydmuchiwane z kratki umieszczonej z tyłu po prawej stronie pokładu silnika. Oprócz tego nad silnikiem umieszczono nowy, dzielony włas ułatwiający dostęp y, do komory tam silnika, Ponadto nad napędem wentylatora chłodnicy umieszczono nowy, mniejszy prostokątny włas, no i wreszcie dwie rury wydechowe, które w Aus A znajdowały się na botnikach, zostały usunięte i teraz pojedynczy tłumik z dodatkową ochroną pancerza został przymocowany z tyłu. Jeszcze tam gdzieś z przodu pogrzebano przy że kierowcy, i w trakcie już produkcji wersji B dodano rurę wzmacniającą, którą umieszczono w poprzek tylnego kadłuba. I miało to w, y, wspierać po prostu dwa koła zębate, żeby miał wzmocnić tam y, tą część kadłuba. Ale jedną z najbardziej znaczących modyfikacji takich bojowych po wejściu pojazdu do służby było dodanie y, tego to, co jest słowo na ekranie. Y, no, co widzicie teraz, ja tego po prostu... Nawet nie próbuję przeczytać. <noise> Ale jest to stojak yy, uchwyt taki na 5 granatów dymny. Dodatkowo no, niektóre pojazdy otrzymały kolejną belkę podtrzymującą tam wzmacniającą tylko dłuma, bo okazało się, że w sytuacjach stresowych miała tam tendencję do pękania i wreszcie począwszy od serii lasa 5B, tam już 6A, czyli ogólnie to wszystko już szło jako z B, dodano nową 5,5 litrową chodnicę zamiast starej 3,5 litrowej wraz z ulepszonym wentylatorem chłodzącym silnik. Tyle, że to wszystko, o czym mówię oprócz tych granatów dymnych, to detale, bo najważniejszą modernizacją oprócz tego też silnika jest zmiana zawieszenia, po której najłatwiej jest rozróżnić modele A od modelu B. Powodem tych zmian była poprawa ogólnej mobilności, a głównie układu kierowniczego. W przypadku AWS-A czołg, gdy był kierowany, Musiał również poruszać kołami napinającymi, co hamowało i spowalniało cały proces tego kierowania. I tak naprawdę zwiększało to również prawdopodobieństwo, że czołg zrzuci gąsienicę. Dodatkowo nowe dłuższe zawieszenie pomogłoby w stabilniejszej jeździe i większej stabilności podczas strzelania w trakcie jazdy. Tak więc w związku z tym w AWS B dodano piąte koło jezdne i czwartą rolkę zwrotną. Tam jeszcze połączenie między czwartym kołem jezdnym, a kołem zębatym zostało przecięte, a czwarte koło zostało połączone w parę z nowym piątym kołem jezdnym. Drugie i trzecie koło również połączono w parę, podczas gdy tak naprawdę tylko to pierwsze już było niezależne. Ogólnie nie wiem czy coś z tego zrozumiecie, ale widzicie to na zdjęciach teraz, <laughs> bo, bo troszkę chaotycznie może to opowiedziałem. No i tych maszyn już serii B zbudowano łącznie 399, a do tego przekonwertowano jeszcze 147 pojazdów z serii A do wersji B. Tak z takiej technicznej gadki może to by było na tyle, bo teraz dość ciekawa sprawa, taka najciekawsza tak naprawdę, jaki wpływ miały te wątłe tak naprawdę lekkie czogi na naród niemiecki, propagandę III Rzeszy oraz jak spisywały się w boju. Już spieszę tłumaczyć. Zacznijmy może od tego, że pancer jedynki uzbrojone w te dwa karabiny maszynowe mogły skutecznie niszczyć cele miękkie. Dodatkowo pojazd ten był jak na tamte czasy dość szybki i bardzo mały, co czyniło go niezwykle niebezpiecznym dla każdego żołnierza wroga, który by je napotkał. Jednakże no, pancer 1 Aufs A był wyjątkowo głośny ze względu na swój chłodzony powietrzem 60-konny silnik, który trzeba było żyłować, żeby ta maszyna w ogóle się jakoś poruszała. Ponadto była to maszyna dwuosobowa, czyli dowódca tutaj obsługiwał wieżyczkę, przeładowywał główne uzbrojenie, celował, strzelał. No był przytłoczony po prostu swoimi obowiązkami, wydawaniem poleceń kierowcy, obsługą radia, etc., etc. No nie było to rozwiązanie idealne. Kolejnym minusem było to, że podczas jazdy, kiedy człowiek się poruszał z dużą prędkością, czasami gwałtownie się po prostu kołysał, co... Negatywnie oczywiście wpływało na świadomość sytuacyjną takiego dowódcy, co się dzieje naokoło, bo nie był w stanie przez szczeliny obserwacyjne się rozglądać, jak latał pośrodku tej wieżeczki, po prostu, no ale co zrobisz, no tak było. Ale nie możemy zapomnieć tutaj o tym, że mimo tych swoich wad i tak naprawdę tego, że był to pierwszy masowo produkowany przez Niemców czołg, panzer 1 AUX A oraz AUX B odegrał dużą rolę w celach propagandowych. No tutaj były one zwykle używane pod publiczność przez Reichswere, głównie wyposażoną w kawalerię. Duże ilości wówczas nowych czołgów po prostu robiły ogromne wrażenie na cywilach. Dodatkowo no maszyny te były obsługiwane przez nowe pokolenie czołgistów ubranych w czarne mundury z czasów pruskich husarzy z czaszkami, tak? No to po prostu robiło wrażenie. I to wszystko miało, każde takie demonstracje, defilady, etc., to wszystko miało ogromny po prostu wpływ. Na niemiecką populację, dlatego wielu młodych ludzi zdecydowało się również dołączyć do wojsk, no bo widzą, że tam idzie kasa, tam jest rozwój, pewne miejsce pracy, czego się nauczą, żyć nie umierać. Oczywiście, czołgi te również były często prezentowane w dniu urodzin Adolfa Hitlera oraz podczas niemieckiego święta plonów, czyli tego takiego ich dziękczynienia w 1935 roku, i to również przyciągnęło Rzeszę, po prostu <laughs> Trzecią Rzeszę. Ludzi do wojska. No i również często pomijanym faktem jest to, że pancer 1A oraz AUS B, no głównie AUS A, zanim te AUS B weszły do produkcji, był pierwszym niemieckim czołgiem wchodzącym na, na masową produkcję, przy której pracowało wiele różnych firm. Dla wielu z tych firm było to pierwsze doświadczenie w masowej produkcji pojazdów wojskowych i pomimo ich braku doświadczenia udało im się wyprodukować dużą liczbę czołgów pancer 1A I, i później AUS B w bardzo szybkim tempie. No i to bezcenne zdobyte doświadczenie przez te firmy, na przykład MAN i Henschel, później znacząco przyczyniło się do produkcji czołgów już dużo cięższych, takich jak Pantera i Tygrys. Wreszcie, chociaż nie było to głównym zadaniem tego pojazdu, Panzer 1 Ausf A był pośrednio odpowiedzialny za szkolenie całego nowego pokolenia załóg czołgów niemieckich, które to pokolenie później stało się pierwszymi załogami bardziej zaawansowanych czołgów Takich jak Pancer 3 albo Pancer 4. I tutaj, ze względu na ich intensywne szkolenia podczas manewru i ćwiczeń, wydajność tych załóg często była dużo lepsza od innych załóg czołgów na początku wojny innych państw. tak? Także tutaj Niemcy mieli tą ogromną przewagę, dzięki której tak dobrze im na początku szło. Zresztą no, wielu znanych asów czołgowych rozpoczęło swoje szkolenie właśnie na czołgach Pancer 1. I. I pierwszy raz te czołgi miały okazję zostać użyte w Hiszpanii, tam po przybyciu niemieckich doradców wojskowych do Hiszpanii. Ogłoszono wtedy sukces niemieckich lotników w tej wojnie domowej. I gdy Walter... Jak się to kurwa czyta? Warliomt? I gdy Walter Warliomt, który był niemieckim przedstawicielem y, tam dla nacjonalistów, y, powrócił do Niemiec, poprosił o więcej wyposażenia dla właśnie tych nacjonalistów. 25 października 1936 roku do Sewilli przybyło 21 czołgów Panzer 1 z B, kilka dni po przybyciu pierwszej partii czołgów y, Panzer 1 Aufs A. Tutaj prosto z trzeciej Dywizji Pancernej, i ich głównym zadaniem było szkolenie hiszpańskich załóg w naprawie i obsłudze czołgów Panzer 1. Chociaż tutaj no, nacjonaliści kontynuowali prośby o otrzymanie czołgów z uzbrojeniem w działka kalibru 20 mm przynajmniej, nigdy żadnych takich nie otrzymali. I w tej Hiszpanii czołgi Panzer 1 były głównie wykorzystywane jako pojazdy wsparcia piechoty. Bo tak, to 3 miały być wykorzystywane. Ponadto, no, karabiny maszynowe, no, nie oszukujmy się, nie były zdolne do penetracji sowieckich czołgów T26 na dystansach bojowych. Tak więc, no, pancer jedynki nie były czołgiem do walki z innymi czołgami. Ale jak już na jakieś trafili, no, to tracili ich sporo. W sensie, nie, nie mówimy to o, o, o liczbach w jakichś setkach czy coś, ale na ilość wysłanych do Hiszpanii tych czołgów. Stracili ich naprawdę sporo, chyba tam 30 parę maszyn, coś takiego. Sytuacja ta uległa zmianie, należy to zaznaczyć, kiedy hiszpańscy nacjonaliści przejmowali coraz więcej czołgów T-26, które naprawiali i ponownie wykorzystywali, i wtedy faktycznie te 26 zdobyte mogły zająć się czołgami wroga, a pancer jedynki mogły skupić się na koszeniu po prostu celów miękkich. Mimo tego, że ten pancer 1 okazał się bardziej odporny na warunki hiszpańskie niż sowieckie pojazdy, w szczególności wersja B, która miała silnik chłodzony wodą, to mimo tego wciąż te silniki potrafiły się przegrać, gąsienice potrafiły się uszkodzić, no nie był to pojazd idealny. Co więcej, należy dodać do tego jeszcze to, że ok, byli tam niemieccy doradcy, szkolili yy, tych czołgistów, yy, hiszpańskich nacjonalistów i tak dalej, ale te pancery nie były używane zgodnie z ich pierwotną doktryną, co oznaczało, no, że nie mogły skorzystać ze swoich zalet w trakcie, yy, tak, nie wiem jak to nazwać, walki w odżonę, Combined Arms, że tu jest wsparcie z powietrza, tu, tu przez RadioStację gadają, tu jest jakiś inny czołg, który, yy, nie wiem jakaś truja założmy, który może sobie poradzić z tym T26, a ta panceryjna może się skupić na, yy, tak jak już wcześniej mówiłem, na celach miękkich. No bywa, tak, yy, ale było też parę przypadków, kiedy te pancer jedynki były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i wtedy naprawdę radziły sobie bardzo dobrze. Ale oczywiście, oprócz Hiszpanii, obydwie wersje Pancery Jedynki wzięły udział w aneksji Austrii i Czechosłowacji. Tutaj niestety niewiele wiadomo ogólnie o ich wydajności i niejasne jest, czy wyższa mobilność i niezawodność wersji B jakkolwiek się ukazała tutaj z lepszej strony w tych kampaniach. No ale hej, i teraz tak naprawdę mięsko, czyli niemiecki napad na Polskę w 1939 roku. Bo tutaj no, podczas tej inwazji na Polskę Niemcy zebrali wszystkie dostępne czołgi Pancer 1 jakie mieli i wszystkie zostały wysłane na front. Tutaj wynikało to z niewystarczającej po prostu jeszcze wtedy liczby czołgów średnich, takich jak Pancer 3 oraz Pancer 4. Ogólnie to spośród liczby 3472 czołgów, które brały udział w napadzie na Polskę aż 1445 z nich stanowiły czołgi Pancer 1 i z tej jeszcze liczby, przynajmniej 400 tych pojazdów stanowiły wersję z B. No i w Polsce, pancer 1 spotykały się z polskimi czołgami 7TP i Vickers 6TON, ale także z TKS-ami. Tak? Także te pojazdy no, nie mogły być penetrowane przez pancer 1 na odległościach większych niż tam 30 metrów, załóżmy. Jednak mimo tego, najbardziej niebezpiecznymi wrogami tych czołgów pancer 1 były polskie działa przeciwpancerne które skutecznie radziły sobie ze wszystkimi wtedy niemieckimi pojazdami, opancerzonymi na jakie po prostu mogły trafić. Polacy mieli tych dział i amunicji do nich po prostu za mało, aby zatrzymać to natarcie tych czołgów, ten Blitzkrieg. Do tego dochodzi chaos pola bitwy, tam nie będziemy teraz wchodzić w te detale. W każdym razie, jak się Pancer 1 nadziała na jakieś dział przeciwpancerne albo na jakieś 7TP, Wikersa 6TON albo TKS-a tam z 20 mm działkiem, wiadomo było, że ta Pancer 1 raczej nie przetrwa tego starcia. Ale jeżeli tacy czołgiści z Pancer 1 zauważyli, że gdzieś są jakieś działo przeciwpancerne, coś takiego, ktoś jakiś zwiad im dał o tym znać, to tutaj dzięki wsparciu lotniczemu i tak naprawdę taktyce walki zespołowej te pancer jedynki radziły sobie jeszcze relatywnie dobrze przeciwko Polakom. I pomimo odniesienia sukcesów w napadzie na Polskę, poskutkowała ona dla Niemców utratą wielu czołgów, w tym sporej liczby pancer jedynek. To była taka czerwona lampka dla Niemców, yy, takie ostrzeżenie, że hej, okej, okay, te pancer jedynki, no może nie do końca i w związku z tym, Postanowili wycofać pozostałe pancer jedynki na tyły. To też yy, tak naprawdę zaczęło się dziać, ponieważ produkcja czechosłowackich czołgów lekkich, tak yy, pancerów tam 35, 38 oraz rodzimych niemieckich pancerów 3 oraz 4 wzrosła wystarczająco na tyle, aby dość szybko zacząć zastępować te pancer jedynki w jednostkach. Które jeszcze raz, mimo sukcesu kampanii polskiej, dały jasno do zrozumienia Niemcom, że ich czas świetności. No, no, nie oszukujmy się, w sumie nigdy nie nastąpił, ale niewątpliwie się skończył. No i w dniu 9 kwietnia 1940 roku pancer Abteilung ZB-40 został wysłany do Danii, aby wziąć udział w inwazji, a następnie do Norwegii, gdzie walczył razem z Panzer III i Neuberforcegojem na właśnie pancer Jedynka. Tyle, że no tutaj akurat w Norwegii i Danii pancer jedynki nie spotkały wielu zagrożeń, ponieważ oba kraje nie miały praktycznie żadnych możliwości przeciwpancernych. A tam większość pojazdów, które zostały utracone, została utracona z powodu zużycia, a nie na rzecz yy, działań wroga. No i ten oddział jeszcze, który dalej był wyposażony w te pancer jedynki wersji A oraz B, został później przeniesiony do Norwegii, i Wziął udział w inwazji Związku Radzieckiego w 1945 roku przez region Lapland, gdzie tam wspierali oddziały fińskie. Także co jak co? Mimo wszystko no, te pancer 1 tak naprawdę były wszędzie. Szczególnie że na początku Fal Gelb, czyli ta nasze polskie no, inwazja na kraje Beneluxu, 554 czołgi Pancer 1 wzięły udział w tej inwazji, z których większość była wersją już tutaj B. Tyle, że we Francji yy, wersje B poniosły wiele strat, bo tutaj francuskie i brytyjskie działa przeciwpancerne mogły bez problemu robić z jedynkami co chciały. Do, do tego no, należy dodać, że francuskie lekkie czołgi, takie jak R-35, FCM-36, były po prostu odporne na te karabiny maszynowe z jedynki, a czołgi średnie, takie jak S-35 oraz ciężkie Char B1 francuskie, no one mogły niszczyć całe bataliony pancer jedynek naraz. No jeżeli chodzi o czołgi brytyjskie, no to tak naprawdę historia była identyczna w przypadku spotkania pancer jedynki. Jednakże, ponieważ pancer jedynka nigdy nie atakowała sama, te sytuacje były raczej rzadkie. Ponadto dzięki bliskiej koordynacji między siłami lądowymi w Luftwaffe, doświadczeniom zdobytym w Polsce oraz koordynacji między jednostkami lądowymi, takimi jak działa przeciwpancerny i piechota zmotoryzowana poprzez radia, no pancerom udało się Odepchnąć siły alianckie. Ale, żeby nie było, trochę tych maszyn też nie jakaś duża tam liczba, ale trafiło do Afrika Korps. Wiem, że na pewno trafiło tam 15 yy, Pancer-1 wersji B, ale było też kilka egzemplarzy w wersji A. I one tam zostały wysłane do Afryki Północnej, i te czołgi Panzer 1 były wariantem Tropen, czyli no, tropikalnym, który posiadał ulepszony system chłodzenia. I tutaj no, same czołgi nie uczestniczyły w wielu walkach w Afryce Północnej i były bardziej wykorzystywane do celów garnizonowych czy też szkoleniowych. Tam gdzieś czytałem, że, że z paru z nich w ogóle zdjęto całą nadbudówkę i służyły faktycznie jako yy, pojazdy szkoleniowe. Ale do tego nie jestem pewny, więc tego nie bierzcie po prostu że jakiś pewnik, że wam to powiedziałem, bo wiem tak, widziałem zdjęcia i tak dalej. No nie jestem pewny. Oprócz tego, wiosną 45 roku czołgi pancer 1 Aufs B, choć w bardzo małej liczbie, wzięły udział w inwazji na Jugosławię i Grecję. I ponownie tutaj żaden z tych krajów nie posiadał znaczących sił pancernych, i podobnie jak w Polsce, zagrożeniem dla Pancer 1 był głównie, tak naprawdę, teren i przeciwpancerne działa wroga. Jak już się ta inwazja dokonała, to te dodatkowe czołgi Pancer 1 zostały wysłane jako ponownie no, pojazdy garnizonowe. I taką ostatnią większą ofensywą, w której uczestniczyły czołgi Pancer 1 w tej wersji A oraz B, była inwazja na Związek Radziecki w lecie 1941 roku. Tak, operacja Barbarossa, ruszamy, mamy pod ręką akurat. 337 czołgów Panzer 1, tam w wersji A oraz B, tutaj większość. To były warianty B, no to dawaj, no, na czymś potrzebujemy jechać, no to jedziemy. Tyle, że tam no, w okresie między czerwcem a grudniem 45 roku liczba tych pancer jedynek znacząco zmniejszyła się z powodów, których chyba nie muszę tłumaczyć. Te czołgi no po prostu nie stanowiły praktycznie żadnego zagrożenia dla sowieckich yy, czołgów, tam kawu jedynek, Teciaków. Nawet z T-26 sobie nie mogły radzić. A jeszcze dodatkowo okazało się, że podczas pory deszczowej albo jeszcze jak dowaliła raz pucicę, to tak naprawdę dość słabe gąsienice jedynek, no nie radziły sobie w terenie nawet w tej wersji z ulepszonym silnikiem, z tą wersją B, tak? A do tego jako ostatni gwóźdź do trumny jeszcze doszło to, że Niemcy już tych pancer jedynek wersji A oraz B nie produkowali i zaczęło brakować części zamiennych, które po prostu stawały się bardzo rzadkie i żeby nieraz naprawić jednego pancer jeden trzeba było szabrować z drugiego. Tzw. kanibalizm czołgowy. No, i to wszystko już faktycznie spowodowało, że do 1942 roku większość pojazdów została kompletnie wycofana z frontu. Te, które tam pozostały, na tym, no, niekoniecznie na froncie, ale tak naprawdę gdzieś się tam jeszcze pamiętały jako pojazdy galiznowe czy coś takiego. One powoli ulegały, yy, jakby stratom z powodu po prostu zużycia. No ale te pancer jedynki, które z frontu zostały ściągnięte, yy, służyły głównie jako pojazdy policyjne, garnizonówki, właśnie, albo w jakichś tam rolach antypartyzanckich w regionach okupowanych przez Niemców. Ale też nie zapominajmy oczywiście, że wiele z nich, czy znaczy wiele to może dużo, słowa, wiele z tych, które zostało. Zostało przekonwertowane w jakiś sposób polowy lub mniej polowy, w jakieś pancer jagery, jedynki, bo takie wersje też były. Jest w Wartanderze, zagramy sobie tam, ale chcę o niej opowiedzieć troszkę osobno, bo też jest ciekawa historia za tym pojazdem. Tam były wersje, co jeździły ze 150 mm haubicami. Ogólnie, no jak podwozia były sprawne, to można było wywalić nadbudówkę i postawić na to jakieś działo. I mamy działo samobieżne, tak? Nie trzeba tego tachać, i ciągnąć koniami. Jakimiś innymi ciągnikami, mamy działo samobieżne, które sobie jeździ i jest spoko, nie? Także, już tak podsumowując, do brzegu, do brzegu, w bezpośredniej walce z jakimkolwiek czołgiem alianckim, Panzer 1 był po prostu gorszy pod względem uzbrojenia i upancerzenia. No jednakże, w lwiej części przypadków, Panzer 1 nigdy nie walczyłby sam. Zawsze był wspierany przez cięższe czołgi, takie jak Panzer 2 II lub 3, a też czwórki, też jako czołgi wsparcia, gdzie maszyny te wspólnie posuwałyby się do przodu. A podczas gdy cięższe czołgi zajmowałyby się yy, czołgami wroga, właśnie, to pancer 1 zajmowałaby się celami miękkimi, używając swoich karabinów maszynowych. Tak? Te karabiny maszynowe mogły skutecznie radzić sobie z pojazdami transportowymi, takimi jak ciężarówki, a nawet tam bardzo lekko opancerzone czołgi niektóre. A prze, ale takim głównym celem była piechota. Tak? Ogień z takiej pancernej jedynki mógł tłumić przeciwpancerne działa, gniazda karabinów maszynowych i ogólnie no piechotę. Podczas gdy niemiecka piechota lub czołgi mogły posuwać się naprzód. Do tego jeszcze należy dodać, że wersja B, mimo że raczej jest słaba pod względem takich twardych czynników jak no to uzbrojenie, ochrona pancerza, etc. Mógł faktycznie zabłysnąć swoimi miękkimi czynnikami. Do których należało koordynowanie jednostek za pomocą odbiornika radiowego, poprawiony komfort załogi względem wersji A, a także tak naprawdę łatwość naprawy i doświadczenie jakie załogi zdobyły podczas szkoleń przedwojennych. Tutaj raczej nie trzeba tłumaczyć, że w jednostkach bardziej popularna był, była wersja B niż wersja A. Przede wszystkim ze względu na ten zmodernizowany silnik i mobilność i to gładsze zawieszenie. Także... Może tak, przyglądając się temu czołgowi zarąbiście bliska, można sobie powiedzieć, no tak, jeździ sobie takie coś i se strzela z, ka z karabinów maszynowych, ale trzeba wziąć nawet nie jeden krok wstecz, ale, ale parę kroków wstecz i popatrzeć na to z szerszej perspektywy. Naprawdę całkiem nieźle, jak na pierwszy masowo produkowany czołg niemiecki, Chociaż, no to tak jakby, no dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy na nie bardziej z politowaniem, no ale akurat, no my Polacy potrafimy się zachwycać polskimi TKS-ami, a nie można tego odjąć Niemcom, że ich pierwsza masowo produkowana broń pancerna w skali, w jakiej to odwalili, no jest po prostu imponująca, chociaż słabo uzbrojona. Witam na kanale, Kowal z tej strony, a w ostatnim odcinku opowiadałem wam o tym jak powstał i jak spisywał się pierwszy masowo produkowany niemiecki czołg, czyli Panzer I. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o jego najciekawszej, chociaż kompletnie spóźnionej wersji, którą Niemcy wdrożyli do produkcji w latach 42 i produkowali ją jeszcze w roku 1943. Tak jest, Panzer I, wątły mały czołg produkowany w 1943 roku. Zapraszam do materiału. Zacznijmy może szybką przypominajką, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, wprowadzenie Pancer 1 AU B, tej wersji B, tej z poprawionym silnikiem do produkcji, bo słuszną decyzją, choć spóźnioną. I problem polegał nie tylko na tym, że koncepcja lekkiego czołgu z karabinami maszynowymi była już po prostu przestarzała. Tutaj szósty departament dyrekcji uzbrojenia był po prostu rozczarowany podwoziem opracowanym przez inżynierów krupa. Mimo, że stosunek mocy do masy pancer 1 wzrósł po modernizacji do tej wersji, auf z tam LAS serii 5 wzwyż z 11,1 konia na tonę do 17,2 konia na tonę, to mimo wszystko nie odnotowano jakiejś drastycznej poprawy mobilności. Prędkość 40 km na godzinę nie jest tym, czego oczekiwano przy takim wzroście mocy. Nic dziwnego, że zamiast dalej rozwijać Panzer 1Aufs B, niemieckie wojsko zdecydowało się opracować zupełnie nowy czołg, czyli Panzer 1Aufs C. Tyle, że dziwna sytuacja z zawieszeniem niemieckich czołgów, która miała miejsce pod koniec lat 30., dotknęła nie tylko pancer 1, tutaj jedynie stosunkowo udane zawieszenie niemieckie spotkać możemy na czołgu BW, czyli przyszłego Pancer 4, o którym kiedyś zrobię odcinek, obiecuję oczywiście, to jest na liście, teraz czekujemy Panzer 1, później Dwójki, 3, etc., szturmkę szutce. Powoli będziemy szli dalej z tym, yy, z historią niemieckiej pancerki. W każdym razie inne czołgi miały problemy w tym yy, dziale zawieszenia niż ta pancerczwórka, no w mniejszym lub większym stopniu, a w sumie powinienem powiedzieć w dużym lub ogromnym stopniu. Prężyny piórowe okazały się beznadziejnie zawodne, a małe koła jezdne miały wieczny problem z łuszczącymi się i yy, rozrywającymi się bandażami gumowymi. No i tutaj wiele firm, zwłaszcza Krupp, całkowicie zignorowało żądania wojska. Na przykład y, prośba o zastosowanie drążków skrętnych została kilkakrotnie po prostu zignorowana. W międzyczasie Krupp opracował własne zawieszenie na drążkach skrętnych, które słabo sprawdzało się w prototypach, dlatego podchodzili do tego z ogromną rezerwą. Natomiast w Szwecji zawieszenie na drążkach skrętnych zaprojektowanych przez Porsche zastosowano w czołgu Landswerk L60 i ono działało tam dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, ale było po prostu dobre. A jak widać nie wszystkie projekty Porsche związane z czołgami były niewypałem. No i czas leciał i cierpliwość 6 Departamentu Uzbrojenia po prostu się skończyła. Nadszedł czas na najlepsze 5 minut Heinricha Ernsta Kniepkampa. Mianowicie ten utalentowany inżynier już wcześniej odgrywał ważną rolę w rozwoju niemieckich czołgów, a teraz miał jeszcze większą władzę. Mianowicie na początku 1937 roku Kniepkampowi powierzono odpowiedzialność za rozwój wszystkich niemieckich czołgów. Wtedy też taka ciekawostka w nazwach przyszłych niemieckich czołgów pojawiły się litery VK, czyli wolkę ten w pełni gąsienicowy. Od tamtego momentu oznaczenie to było stosowane do wszystkich nowych projektów. I tutaj po literach następowały cyfry oznaczające klasę wagową, no i na początku, po cyfrze, następowała kolejna oznaczająca numer prototypu. Na przykład tutaj weźmiemy VK601. Później dodano kod też firmy, która opracowała projekt, na przykład VK3001, gdzie VK oznaczało właśnie tę wolkę. Ten, Volketen, yy, powiedzmy, że nazwijmy to prototypem, pojazd w pełni gąsienicowy, 30 ton, numer 1 Porsche. Ale wracając do tematu odcinka, w każdym razie nowy typ czołgu, który propagował. Kniepkamp radykalnie różnił się od tego, nad którym pracowano w Krupie i innych firmach. Przede wszystkim nowe podwozie musiało mieć zawieszenie na drążkach skrętnych, które sprawdziło się w szwedzkich czołgach. Innym interesującym czynnikiem jest to, że jego projekt zawieszenia nie zawierał żadnych rolek zwrotnych. Tutaj y, tą funkcję y, miały spełniać koła jezdne o dużej średnicy z bandażami gumowymi. I tu już niewątpliwie widać, y, powiedzmy, początkowo wpływ pojazdów y, półgąsieńcowych, przy których pracował Kniepkamp. Kolejnym ważnym dodatkiem było... Zas stosowanie ogniw gąsienicowych ze smarowanymi przegubami, co pozwoliłoby na dużą prędkość pojazdu. A tą dużą prędkość miał zapewnić silnik o maksymalnej możliwej mocy i maksymalnie minimalnych wymiarach. Do tego towarzyszyłaby mu półautomatyczna skrzynia biegów z serwomechanizmami i nowy czołg byłby po prostu szybki, ale łatwy do opanowania dzięki temu. Oczywiście nikt nie powstrzymywał firmy Krupp przed opracowaniem własnego czołgu lekkiego nowej generacji i w lutym 1937 roku firma otrzymała ofertę opracowania czołgu zgodnego ze specyfikacją Kiepkampa. I tutaj inżynierowie Kruppa buntowali się przeciwko pomysłowi, że ktoś inny wybiera części, których użyją do budowy czołgu. Oczywiście niesławne zawieszenie na drążka skrętnych odegrało tutaj swoją rolę w tym konflikcie. Inżynierowie Kruppa bronili się przed nim, jakby walczyli o własne życie. No i na te protesty Kniepkamp odpowiedział wzmianką, że kontrakt może trafić do dowolnej tam z 10 firm, które biorą udział w projektach czołgów, dając czas do 15 dnia tam miesiąca na zastanowienie się inżynierom Krupa. I tutaj możliwe, że Krup polegał na swoich koneksjach, że może to się uda przepchnąć, że, że może jak nie, bo my nie chcemy tego zawieszenia. To, to się uda, no ale próba ta nie powiodła się i kontrakt na eksperymentalny podwozie klasy 3TON, czyli VK3T trafił do nowicjusza tak naprawdę, czyli firmy Kraus Comp Maffey AG z Monachium. I co ciekawe, tak jak powiedziałem, to ta firma była nowicjuszem, ona nie miała żadnego doświadczenia w budowie czołgów. Jednak jej portfolio obejmowało ośmiotonowy tonowy półgąsienicowy pojazd SDKFZ-7, którego zawieszenie posłużyło za punkt wyjścia do budowy nowego czołgu. O tyle, że zmiana wykonawcy nie oznaczała, że koncepcja LAS-a, czyli naszych pancer jedynek a oraz B została radykalnie zmieniona. Podwozie zaprojektowane przez Kraus Maffei różniło się niewiele od podwozia Klein traktora, który był zaprojektowany ponad 5 lat wcześniej, co nie jest zaskakujące, ponieważ zarówno Krup, jak i szósty departament uzbrojenia oni mieli bezpośrednie połączenie właśnie z tym Klein traktorem. Tak więc rozwój podwozia VK3T rozpoczął się w styczniu 1937 roku, a zaczął nabierać kształtu do stycznia 1938 roku. Tutaj inżynierowie Krauss-Maffei nie stworzyli niczego radykalnie nowego. Podwozie, które nie wyszło poza etap koncepcji, przypominało tak naprawdę podwozie LAS-138. -a, A to był tak naprawdę bardziej rozwinięty dalszy rozwój y, koncepcji Panzer Dwójki. O Pancer Dwójce jeszcze nie mam odcinka, spokojnie, przyjdzie na to czas. W każdym razie to LAS-138 się później przekształciło w Panzer II AUZD. To, że to tym Panzer II się zajmowała inna firma. Tam y, no, ogólnie chodzi o to, że podobnie jak projekty Mana. To VK3T miało cztery duże koła jezdne o średnicy 70 cm po każdej stronie kadłuba, a jego koło napędowe i koło napinające były uniesione nad ziemią. Dodatkowo podwozie było wyposażone w takie same zawieszenie na belkach skrętnych właśnie jak tam planowano, także główny punkt programu został spełniony. Leżemy tu o Pancer Dwójce, tam czerpano z tego garściami, ale układ czołgu był taki sam jak we wczesnych Pancer Jedynkach, czyli silnik znajdował się z tyłu, a koło napędowe z przodu. Nawet silnik był w sumie na początku taki sam jak w Pancer Jedynce B, czyli ten Maybach NL38TR. I dzięki wysokiemu stosunkowi mocy do masy i ulepszonemu zawieszeniu, nowy czołg miał ogromną wręcz obliczoną prędkość maksymalną jak na tamte czasy 80 km na godzinę. No i ogólna koncepcja podwozia została zatwierdzona w kwietniu 1938 roku, po czym podwozie VK3T przekształciło się w czołg lekki VK5, czyli tu już po, po indeksie mamy info, że masa wzrosła do 5 ton. No ogólnie rzecz biorąc podwozie nie uległo wielkiej zmianie, zwiększono tylko nieco jego rozstawości według obliczeń teraz prędkość maksymalna czołgu na ósmym biegu wynosiłaby 77 km na godzinę, czyli maksymalna prędkość spadła niewiele. Tyle, że dalsze prace nad rozwojem podwozia oznaczały, że masa tego czołgu będzie po prostu rosła. I tym sposobem wkrótce projekt Kraus Maffei został przemianowany ponownie na VK-6. Tyle, że już przy 6 tonach obliczona prędkość maksymalna została zmniejszona do 67,5 km na godzinę. I to tak im wyszło nawet przy użyciu mocniejszego silnika Maybach HL54 TRM o mocy 115 koni mechanicznych. Zapożyczonego z półgąsienicowego pojazdu SDKFZ-6. Były pewne problemy z gąsienicami, także one ostatecznie zostały zaczerpnięte z innego półgąsienicowego pojazdu SDKFZ-10. I tym sposobem na tych komponentach podwozie VK6 zostało zbudowane w sierpniu 1939 roku, ale jego próby poszły po prostu źle, głównie z powodu problemów technicznych. Ale tu troszeczkę wybiegłem w przyszłość, mianowicie trzeba się troszeczkę cofnąć. W czerwcu 1938 roku, prace tak naprawdę zaczęły nabierać kompletnie innego kierunku. Ten nowy czołk oznaczony jako VK6.01, miał otrzymać silnik Maymacha HL61, tutaj już o mocy 130 koni mechanicznych. Oraz skrzynią biegów również od Maybacha mającą 8 biegów. W tym samym czasie zaproponowano również VK602, który był wyposażony w ten sam silnik. I w tym momencie, w październiku 1938 roku, podpisano umowę między Krauss, Maffei a 6 Departamentem Dyrekcji Uzbrojenia na produkcję sześciu eksperymentalnych podwozi VK601. Tyle, że to nie trwało długo, yy, te wstępne założenia, ponieważ wczesnym 1939 roku. Czołg przeszedł poważne zmiany, w wyniku których niewiele pozostało wspólnego między VK 6 tak naprawdę a V601. Mianowicie długość kadłuba została znacznie skrócona, a liczba kół jezdnych wzrosła do 5 na każdą stronę. Ale no jak to? Kadłub skrócili, a ilość kół jezdnych jest większa. Mianowicie zostały one umieszczone w systemie naprzemiennym, podobnie jak na półgosienicowych pojazdach. Z którymi firma ta miała bardzo dużo doświadczenia. Dzięki temu też liczba ogniw gąsienic została zmniejszona do 52 na stronę 62, ale ich szerokość wzrosła z 240 do 260 mm. Tyle że wciąż były to ogniwa gąsienic z projektu Kniepkampa. Ze smarowanymi łączeniami i gumowymi podkładkami. I teraz, po tych wszystkich zmianach, żeby osiągnąć tą prędkość, zakładaną prędkość maksymalną 80 km na godzinę, zainstalowano silnik Maybacha HL45 o mocy 150 koni mechanicznych oraz ośmiojegową poautomatyczną skrzynię biegów. Dodatkowo wzięto pod uwagę doświadczenia zdobyte w wojnie domowej w Hiszpanii i pancerz czołgu został wzmocniony do 30 mm z przodu. Ale boki pozostały przy grubości 14,5 mm. Ale oprócz tego, podczas gdy inżynierowie kraus Mefej pracowali nad nowym podwoziem dla czołgu lekkiego, równolegle prowadzono pracę nad uzbrojeniem. No fakt, że para karabinów maszynowych nie była odpowiednim wyborem uzbrojenia, yy, stał się po prostu jasny w pierwszym starciu z T-26 w Hiszpanii, o którym już wspominałem w poprzednim odcinku. Jednocześnie 20 mm działko automatyczne było zbyt dużym uzbrojeniem dla tego czołgu, przynajmniej dla tej wieżyczki, którą planowano na ten czołg. Tak więc w kompromisie opracowano bardzo nietypowe działo czołgowe, które wiąże się z bardzo powszechnym błędnym przekonaniem. W lipcu 1938 roku firma Mauser rozpoczęła pracę nad wersją czołgową karabinu maszynowego MG141, który był pochodną karabinu maszynowego MG151. Tyle że podobnie jak MG141. Nowy projekt tutaj dostał indeks EW i to EW stoi od Einbau Waffe, czyli tak jakby wbudowana broń. No i ten karabin używał amunicji 7,92 mm na 95 mm z karabinu przeciwpancernego pancerbusze 38, tam slash 39, bo tam były dwie wersje, ale one się troszeczkę różniły, ale strzelały tym samym nabojem. I tutaj warto zaznaczyć, że EW-141 nie był karabinem maszynowym. W rzeczywistości był to po prostu karabin samopowtarzalny, jako w sumie wersja czołgowa karabinu przeciwpancernego. Dzięki tej małej, ale bardzo potężnej amunicji, EW-141 mógł przebić 25 mm pancerza nachylonego pod kątem 30 stopni na odległości 100 m. Oceniono to za absolutnie wystarczające do walki z lekko opancerzonymi celami, także ten EW-141 zostałby zainstalowany w wieży obsługiwanej przez jednego człowieka. Jeżeli chodzi o samą tą wieżę i montaż tego zbrojenia, no to tutaj umowa na rozwój tej platformy wieży i jej produkcję została powierzona firmie, tutaj nie ma oczywiście zdziwienia, Daimler-Benz, ponieważ oni produkowali platformy wieżyczek i wieżyczki do pancer jedynki, AWS A, aufs B, etc., no i powiedzmy, że tutaj już większość problemów została rozwiązana, przynajmniej tak się wydawało. Także w dniu 15 września 1939 roku podjęto decyzję o budowie serii pilotażowej, która obejmowała 40 egzemplarzy VK-601. W 1940 roku w kwietniu ten czołg otrzymał indeks Panzerkampfwagen 1NA, czyli nowy typ. I pierwszych czołgów z pilotażowej serii spodziewano się w marcu 1941 roku, gdzie tak naprawdę ostatnie te sztuki miałyby gdzieś tam być spodziewane, że wyjdą we wrześniu. I tutaj trzeba zaznaczyć, że ta maszyna była tak, jakby takim zabezpieczeniem, taką miękką poduszką, ponieważ tutaj apetyt niemieckiej armii był dość imponujący, jak popatrzeć na zamówienia, ponieważ w przypadku niepowodzenia cięższego czołgu rozpoznawczego Pauka 901. Zamówiono by 1000 sztuk panzer 1NA. No i w tym czasie, według obliczeń, waga tego nowego czołgu, tego panzer 1NA, wynosiłaby 6,4 tony. Aczkolwiek, jak już wiemy dzisiaj, do lata 1941 roku, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Według raportu z lipca 1941 roku czołg Panzerkampfwagen 1 NA miałby być używany tylko przez oddziały powietrzno-desantowe i siły ekspedycyjne. I tutaj faktycznie wygląda na to, że niemieckie wojsko zdało sobie sprawę z prostej prawdy. Dość perspektywiczny czołg rozpoznawczy był już po prostu przestarzały zanim pierwszy z nich wyjechał z linii montażowej. No, ale w lipcu Kraus y, Maffei y, w końcu dostarczył pierwsze dwa eksperymentalne podwozia VK601. Przypominam jeszcze raz, mówimy o 41 roku, kiedy wychodzą eksperymentalne podwozia pancer. Jedynki. W każdym razie no, do tego momentu podjęto decyzję o wzmocnieniu pancerza bocznego dodatkowymi nakładanymi płytami opancerzonymi o grubości 5,5 mm. Co zwiększało masę czołgu kolejno do 7 ton i 300 kg. No i te pierwsze dwa podwozia testowano z atrapaniem wieżyczki i platformy, bo te po prostu nie były jeszcze gotowe. No i czas leciał, a produkcja pilotażowej serii Panzer 1NA. Została opóźniona do października 1941 roku. No ale potem ta data została przesunięta jeszcze dalej. No i tutaj Daimler Benz był przeciążony po prostu zamówieniami na inne czołgi. I dopiero pod koniec 1941 roku mogli rozpocząć produkcję wieżyczek i platform wieżowych, dlatego właśnie Panzer Wagena 1NA. Ale to nic się tak naprawdę nie działo, bo prace nad tymi podwoziami w kraus maffey również były opóźnione. W sensie, no jeszcze raz, łapiecie tą perspektywę, mówimy tutaj o końcu 1941 roku. Niemcy nawalają się z kawu-jedynkami oraz T34 u ruskich, a w tle yy, odgrywa się drama z wprowadzeniem do produkcji lekkiej i szybkiej wariacji czołgu Panzer 1 z karabinem przeciwpancernym jako główne uzbrojenie. No trochę parodia, trochę tragikomedia, ale tak to za kulisami u Niemców często wyglądało. W wypadku czołgów tutaj wiem mówi się dużo o pancer o panterach o tygrysach, ale takie absurdalne projekty trwały za kulisami non stop, a takich projektów było sporo, co wszystko po prostu spowalniało na potęgę produkcję bo tą kasę można było po prostu przeznaczyć. Hej, dobra, pancer czwórki, klepiemy tutaj skupiamy się tygrysy, pantery, ok, Nie pancer jedynka. Rozwój pancer 1 w 1941 roku. No po prostu kosm. Ale już wracamy do tematu pancer 1 AWC, Przy którym na początku 1942 roku podjęto decyzję o przekształceniu dwóch podwozi do użytku w warunkach tropikalnych. Jakby absurdów było mało. Próby tych pojazdów kontynuowano wiosną, a szósty eksperymentalny VK-6, już tym razem 02, yy, przejechał z Monachium do Dachau bez problemów 21 maja. Tutaj po drodze poruszał się po autostradzie, ale powrotną trasę pokonał w terenie nieutwardzanym, tak to nazwijmy. W tym czasie czołg poddano pewnym zmianom, które zwiększyły jego masę już tym razem do 8 ton. I w tym wypadku przy tej masie, no, yy, to był wyrok śmierci dla ogniw gąsienic z projektu Kniepkampa. Także trzeba było szukać zamiennika i znaleźli. Zamiast nich yy, musiano użyć innych małych gąsienic z bezgumowych podkładek. Tutaj niestety... Nie dowiedziałem się z jakiego projektu, może ktoś z Was wie w komentarzach, porotuję tą informacją. 1 lipca 1942 roku czołg otrzymał indeks, pod którym jest najlepiej znany dzisiaj, czyli Panzerkampfwagen 1 Ausf C SDKFZ 101. I również w tym samym czasie rozpoczęła się jego produkcja seryjna. No tutaj minęło 5 lat między rozpoczęciem prac rozwojowych nad tą pancer jedynką a rozpoczęciem jej masowej tutaj w cudzysłowie produkcji. No i warto zaznaczyć, że podczas tych 5 lat masa tego czołgu zwiększyła się ponad półtora raza. Ale jak to mówią, z WLDEZ. Ale nie może być zbyt kolorowo. Produkcja pilotażowej serii została opóźniona, ponieważ firmy odpowiedzialne za produkcję różnych komponentów były zajęte po prostu innymi czołgami i przez te wszystkie obsuwy, że czasem coś dostarczyli, bo mieli chwilę, żeby może odetchnąć i, i doprodukować to z projektów, które miały mniejszy priorytet, Ostatnie czołgi zostały ukończone w 1943 roku. I po tym no, była to po prostu ostatnia produkcja tych pancerkamwagenów Wagenów y, jedynek AusC, ponieważ było już wtedy jasne, że taki czołg nie jest już po prostu potrzebny. Niemcy nie byli już nim zainteresowani y, jako czołgiem rozpoznawczym, ponieważ wymagania dotyczące tego typu. Tego rodzaju maszyn się po prostu zmieniły. Również wyposażenie radiowe pancerka wagana na jedynki AWC było najzwyczajniej w świecie już nieodpowiednie do działań rozpoznawczych, a do tego jednoosowa wieża dla czołgu rozpoznawczego była po prostu najzwyczajniej w świecie w złym pomysłem. Także jeszcze raz podsumujmy to. 1943 rok a Niemcy zaprzątają sobie głowę produkcją zmodernizowanego pancera jedynki, zamiast skupić się na tym, co im naprawdę było potrzebne. Nieważne ile razy to zaznaczę, ale to jest po prostu taka kurwa bzdura, że to jest kosmos. Ale żeby było ciekawiej, Wehrmacht również nie potrzebował zwykłych czołgów lekkich, ponieważ produkcja tych została zakończona u Niemców latem 1942 roku. Po prostu zmieniające się warunki na polu bitwy sprawiły, że te czołgi miały niskie szanse na jakiekolwiek przetrwanie, tak więc zaczęły się pojawiać działa samobieżne budowane na podwoziach tych czołgów Panzer 2, Panzer 35, 38. Także te wszystkie czołgi lekkie, które Niemcom jeszcze zostały jeżeli była taka możliwość, to po prostu wywalano nadbudówkę, stawiono na tym jakieś działo, no i robili jakieś pancer Jagera, jakąś sturmhaubicę, cokolwiek, żeby, żeby jeszcze to jakkolwiek wykorzystać, jeżeli podwozie działa, to czemu nie. Tyle, że no to podwozie pancer jedynki aus było nieodpowiednie do celu takich przeróbek, ponieważ niemożliwe było umieszczenie działa i załogi w bardzo malutkim przedziale bojowym, jaki ten pojazd posiadał. Tak więc nawet nie dało się go przerobić na jakiegoś pancer Jagera, nie? To jest... Projekt tej maszyny był spóźniony o grube 5 lat, tak więc brak klarownej roli dla tych nowych czołgów oznaczał, że ich krótka kariera bojowa była no po prostu bardzo krótka. Mianowicie dwa czołgi pancer 1 Ausce, zostały włączone do drugiego batalionu pierwszego pułku pancernego pierwszej dywizji pancernej na początku marca 1943 roku. Jednakże wysłanie ich do jednego z najstarszych, tak naprawdę no, pułków pancernych Wehrmachtu nie oznaczało, że czołgi wezmą udział w jakiejkolwiek walce. Mianowicie dywizja ta znajdowała się w Grecji i nie została wysłana na front wschodni aż do października. Oprócz tych dwóch czołgów Panzerkampfwagen 1 Aufs C, batalion otrzymał 8 czołgów Panzerkampfwagen 1 Aufs F, o których zrobię osobny odcinek, których walory bojowe były jeszcze bardziej wątpliwe. No i tam dywizja walczyła pod Kijowem jako część 48 Korpusu Pancernego 4 Armii Pancernej, gdzie głównym przeciwnikiem pierwszej dywizji pancernej yy, był trzeci gwardyjski korpus pancerny dowodzony przez generała Rybalko. I tak się złożyło, że do 20 listopada w służbie pozostał tylko jeden z dwóch czołgów Panzer Camp Wagon 1 i był to w ogóle pierwszy czołg o numerze seryjnym 150 101. Tyle, że ta maszyna również, że przetrwała długo. 10 grudnia wydano rozkaz wysłania tego czołgu na naprawy i to był koniec kariery yy, Pancer 1 Ausce na froncie wschodnim. Jeżeli chodzi o losy pozostałych 38 czołgów Panzer 1 auf C, to zostały one rozstrzygnięte w lecie 1943 roku. W dniu 28 lipca we Francji utworzono 58. Korpus rezerwowy czołgów, który obejmował wszystkie jednostki rezerwowe i szkoleniowe. I te czołgi z ich nieistniejącymi zdolnościami bojowymi na tym etapie wojny zostały właśnie tam wysłane. Rozdzielono je pomiędzy jednostki szkoleniowe, gdzie przyznano, że Panzer 1 auf C... Była znacznie lepszym czołgiem szkoleniowym niż wiele zdobytych francuskich pojazdów. Jeszcze raz to powiem. W lecie 1943 roku oceniano, że świeżo wyprodukowany pancer 1 Auf C jest w sumie lepsze do szkolenia niż stare francuskie złomy. No, kurtyna. No i tym sposobem pancer 1 Auf C kontynuował swoją karierę jako czołg szkoleniowy nawet w czerwcu 1944 roku, gdy zachodni alianci wylądowali w Normandii. A przez to lądowanie. W lipcu 1944 roku przeformowany 58 yy, Korpus Pancerny i niektóre z jego czołgów Panzer 1 C wyruszyły do Normandii. Tylko już nie oszukujemy się, te czołgi nie mogły wpłynąć na przebieg bitwy w jakikolwiek sposób, ponieważ nie miały żadnych innych zalet poza swoją szybkością. Tutaj wiemy, że co najmniej jeden czołg został zdobyty i zbadany, a po wojnie został po prostu zezłomowany. I nie tylko on został zezłomowany, ten smutny los spotkał wszystkie czołgi Panzer 1 C. Tak więc no tak podsumowywując no to projekt kraus maffeia stał się ofiarą późnych wymagań taktyczno-technicznych dotyczących nowego czołgu. No tutaj trudno obwiniać jakość techniczną pojazdu za jego porażkę, bo pancer jedynka, owce, pancer trójki, 4 nie miał żadnego sensu, ale się uparli, i próbowali, kasa na to szła, to czemu nie? To była prywatna firma, która dostała kontrakt, dostali kontrakt na to, czemu tego nie klepać? No i żeby nie było. Pojazd był dobry pod tym względem, że spełniał wymagania przed nim postawione. Problem polegał na tym, że wymagania te były przestarzałe o jak, no, lekko jakieś 5 lat. Tak? Jakby 5 lat wcześniej ta maszyna powstała, to może jeszcze miałaby jakiś sens. Nawet taka maszyna Niemcom przydałaby się w 1939 roku. Ale nie kurna w 1942, czy też jak się kończyła produkcja w 1943. Ale no tutaj, papierkologia, wybuch wojny, zmiany wymagań, testowanie nowych rozwiązań doprowadziło do powstania diabelsko ciekawej maszyny, ale tak jak powiedziałem już parę razy o 5 lat za późno. Ale nie zmienia to faktu, że Panzer 1 jest najciekawszym moim zdaniem, chociaż FK też jest dość ciekawa, ale opowiem w niej w osobnym odcinku. Tutaj, ta wersja C jest najciekawszą odmianą czołgu Panzer 1. I można by sobie pomyśleć, jakby się pojawiła wcześniej te 5 lat, to może byś siała postrach, tak? Czołg, który jest w stanie rozwijać prędkość maksymalną, tam prawie powiedzmy, realnie 80 km na godzinę, uzbrojony w karabin przeciwpancerny i karabin maszynowy, to by było dobre, gdyby nie było tak bardzo spóźnione. No ale ode mnie to będzie tyle w tym odcinku, jak. Panzer 1 w wersji F. Oczywiście jest ich tam więcej, jeszcze, jeszcze zrobię na pewno jeden odcinek o wszystkich tam wersjach później przerabianych na są samobieskie etc. Ale dzisiaj skupimy się na tym kieszonkowym tygrysie. Zapraszam do materiału. A zacząć tutaj trzeba od dość ważnego nazwiska: mianowicie chodzi tutaj o generała Waltera von Brauchitscha, który został mianowany 4 lutego 1938 roku naczelnym dowódcą wojsk lądowych Wehrmachtu. I co ciekawe, warto tutaj wspomnieć także o tym, że na przykład francuskie wojsko, ale też nie tylko, często krytykuje się za to, iż spędziło czas międzywojenny na przygotowaniu się do pierwszej wojny światowej. Ale no, nie tylko Francuzi tak robili, należy pamiętać, że wielu dowódców innych armii, w tym także właśnie generał Walter von Brauschitz podejmował wiele akcji, które mogłyby świadczyć o tym, iż przygotowywuje on Wehrmacht bardziej na konflikt, no pierwszowojenny, niż do nowocześniejszego konfliktu takiego, jakim stała się druga wojna światowa. Ale też nie można powiedzieć, że von Brauschitz był zdecydowanym konserwatystą. W każdym razie Panzer 1 w wersji F, czyli tak zwany Kieszonkowy Tygrys, zrodził się właśnie na podstawie jednego z tych konserwatywnych pomysłów generała von Brauschitza. Wydał on mianowicie rozkaz 24 listopada 1938 roku, który miał dla Wehrmachtu przygotować pojazd nie tylko do szybkiej wojny manewrowej, ale także do ataku na dobrze przygotowane fortyfikacje oraz umocnioną obronę. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ Francja, Belgia oraz Czechosłowacja sąsiadowały z Niemcami i właśnie taką obronę posiadały. No i tak naprawdę do niszczenia takich fortyfikacji używane były wielkokalibrowe działa przeciwlotnicze oraz wyspecjalizowane działa samobieżne. I o ile było to rozsądne rozwiązanie, to von Brauschitz nakazał również utworzenie kompanii czołgów ciężkich przeznaczonych do zwalczania takich właśnie fortyfikacji i aby to uzyskać potrzebne były czołgi o maksymalnej możliwej ochronie. I o ile pomysł był dobry, problem, tkwił tutaj w czołgach, które chciał uzyskać wydział dyrekcji uzbrojenia numer 6. Pierwszą taką maszyną był VK 6501, który trzyma się 65 ton. Miał mieć do 80 mm pancerza i zostać uzbrojony w 105 mm armatę. No i to brzmi sensownie, co z tego czołgu powstało, co tam wyszło lub nie wyszło, pokryje kiedyś w innym materiale, aczkolwiek tutaj brew podniesie się nam, kiedy spojrzymy na drugi pojazd. Mianowicie Wydział Dyrekcji Uzbrojenia numer 6 urodził zamówienie na czołg analogiczny do pancer jedynki. Miał być to czołg z dwuosobową załogą i na jego uzbrojenie składać się miały tylko dwa karabiny maszynowe. Jeżeli chodzi o jego ochronę, ograniczona ona była tylko i wyłącznie limitem wagowym 18 ton, który to odpowiadał maksymalnemu obciążeniu niemieckich mostów pontonowych. W międzyczasie Krupp, czyli twórca czołgu Panzer 1, został odsunięty od prac nad nowymi czołgami. Mianowicie Krupp odmówił podążania za specyfikacjami zaprojektowanymi przez Heinricha Kniepkampa, przez co firma tak naprawdę zrezygnowała z jakichkolwiek szans na wpłynięcie na dalszy rozwój LAS-a czyli no tego, co się stało pancer jedynką później. No i w związku z tym pod koniec 1938 roku prace nad lekkim czołgiem, później nazwanym pancer 1 w wersji C, zostały przekazane firmie kraus maffei a co idzie w związku z tym kontrakt na mały i silnie opancerzony czołg o masie do 18 ton, który tam wymyślił sobie Wydział Uzbrojenia numer 6, również trafił do nich. Tylko tutaj od razu zaznaczę, że mowa o kadłubie, bo projekt wieży, zgodnie tak naprawdę z tradycją, trafił do firmy Daimler-Benz AG w Marienfelde, czyli w południowym Berlinie. Ale to, że Krauss-Maffei otrzymał zamówienie na taki pojazd, oznaczony jako VK-1801, czyli VK, pojazd gąsienicowy, 18, czyli 18 ton, i 1, czyli pierwszy projekt, no to nie oznacza, że od razu zabrali się przy nim do roboty. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, to VK-601, czyli to, co stało się później Panzer 1 w wersji C., było dla nich priorytetem, a cały projekt opóźniał się z powodu problemów i przeprojektowywaniu zawieszenia. To zresztą teoretycznie wyszło maszynie na dobre, bo był to najszybszy niemiecki czołg II Wojny Światowej, który był w stanie osiągnąć 80 km na godzinę, ale dlaczego ta maszyna była bez sensu opowiadałem Wam w poprzednim odcinku. Wracając do kieszonkowego Tygrysa, mniej więcej w tym samym czasie firma MAN otrzymała podobne zamówienie. Był to projekt trzyosobowego czołgu z maksymalną możliwą ochroną i tutaj szósty departament po namyśle, postanowił połączyć te dwa projekty, no to nie oznaczało to oczywiście, że obie firmy zbudują identyczne czołgi, jednak podobne zadania doprowadziły do pomysłu, że możliwe będzie użycie tych samych komponentów w obu czołgach. Tak więc spotkanie z przedstawicielami obu firm odbyło się 19 listopada 1939 roku i tam osiągnięto porozumienie o połączeniu sił wykorzystując konstrukcję zawieszenia z firmy właśnie Kraus Maffei. Było to o tyle logiczne, że w pracach nad VK601 poczyniono znaczne postępy i prace te tak naprawdę dobiegały już końca. Oczywiście tutaj, żeby nie było, wykorzystano tylko koncepcję tego zawieszenia, ponieważ czołg o trzykrotnie większej masie nie byłby w stanie wykorzystać dokładnie takiego samego zawieszenia jak ten czołg lekki pancer 1 Auf C. W każdym razie, no oba te ciężko opancerzone czołgi otrzymały układ z pięcioma kołami jezdnymi na stronę. Przerobione zawieszenie oraz silnik Maybacha HL45 o mocy 150 KONI, taki sam tak naprawdę jak w tym VK601. I tutaj zadaniem firmy kraus Maffei było opracowanie nowego zawieszenia i łączników gąsienic. Mann no też nie pozostało bez pracy, musiał zaprojektować koła napędowe, napędy końcowe i skrzynie biegów. I koniec końców każda z firm miała zbudować po cztery eksperymentalne podwozia. Przy czym Kraus Maffei zbudował 8 zestawów zawieszenia, a Man 8 skrzyni biegów i kół napędowych, którymi się podzielili. 29 grudnia 1939 roku Departament Uzbrojenia nr 6 zatwierdził budowę pilotażowej serii VK1801. I tutaj Kraus Maffei miał zbudować 30 podwozi, a Daimler Benz 30 i tutaj też warto zaznaczyć, że same platformy wieżowe nie zostały uwzględnione w kontrakcie dla Daimler Benza, ponieważ kadłub został zbudowany w całości przez Krauss-Maffei razem z tymi platformami wieżowymi. Jeżeli chodzi o tą nową wieżyczkę od Daimler Benza, znacznie różniła się od ich wcześniejszych konstrukcji, ponieważ miała proste boki, które z jakiegoś powodu zostały przykryte skomplikowaną pochyłą płytą. I ten powód no, tego rozwiązania nie jest tutaj jasny i, i nie ma tego nigdzie w dokumentacji. Ale tak zrobili i konie. I tutaj, aby wzmocnić boki kadłuba, wszystkie przyrządy obserwacyjne umieszczono w dachu. Co tam powinienem powiedzieć, w pokładzie, co tam powinienem powiedzieć, na pokładzie. Yy, I co ciekawe, grubość boków wieży i przodu pojazdu wynosiła 80 mm, a tyłu 60. Podczas testów okazało się, że pancerz niezawodnie chronił przed 50 mm pociskami Pak 38, chociaż tutaj raczej strzelano z tej krótkolufowej wersji. Też nie ma tutaj stricte y, konkretnych informacji jakiego działa użyto, do sprawdzenia tego pancerza jest tylko informacja, że chroni przed pociskami PAK-38. I mimo tego, że Krupp nie brał udziału w przetargu y, na te maszyny, no bo jak już wiecie zostali odsunięci tak jakby od prac nad tymi maszynami, to wciąż otrzymywał zlecenia na komponenty tych projektów. I tutaj kontrakt na 30 zestawów płyt pancernych podpisano 3 lutego 1940 roku, ale eksperymentalny prototyp VK1801 został zbudowany jeszcze ze stali miękkiej. I zanim przejdziemy dalej, warto tutaj wspomnieć o drugim wariancie maszyny ze skrzynią biegów półautomatyczną od Maybacha innymi komponentami związanymi z przeniesieniem napędu. Tutaj datuje się ten wariant na 9 lipca 1939 roku i nazywał się po prostu VK-1802. I tutaj jest czasami niezła konfuzja, mianowicie w sporej ilości źródeł autorzy wspominają o tym, że trafił on do masowej produkcji. Prawda jest jednak taka, znaczy masowej, tych 30 sztuk to ciężko nazwać masową, powiedzmy do produkcji seryjnej, ale prawda jest jednak taka, że prace nad tą maszyną nigdy nie wyszły poza fazę projektową, a czołgi produkowane seryjnie posiadały skrzynią biegów z projektu VK1801 i ogólnie no to w sumie były właśnie maszyny VK1801 z drobnymi tam poprawkami. A nie w wersji 02. I stało się tak dlatego, że przez tą współpracę między Manem a Kraus Mafajem były dogadane detale, oni, oni robią yy, tutaj te części, my robimy te części, nie ma co tutaj kombinować, przy tym i koniec. Kropka. Ale wracając do tematu, to zgodnie z planami zatwierdzonymi w kwietniu 1940 roku, pierwszy czołg z partii pilotażowej miał zostać ukończony w grudniu tego samego roku. A ostatni w marcu 1941. Krug miał dostarczyć pierwsze zestawy pancerza w listopadzie 1940 roku, ale w rzeczywistości w 1940 roku Krug wyprodukował tylko jeden zestaw pancerza dla kadłuba i dwa dla wieżyczek. I żeby było ciekawiej, wszystkie te elementy zostały wykonane ze stali miękkiej i miały zostać wykorzystane w prototypie. No i tak też się stało, ponieważ firma Kraus Maffey zmontowała eksperymentalny czołg, do 17 czerwca 1940 roku. I tutaj robi się zabawnie troszeczkę, ponieważ zanim czołg wszedł do testów, nie było już żadnych celów do walki z którymi powstał w pierwszej kolejności, tak naprawdę. Linia Marinota i inne yy, tutaj pozycje obronne zostały pokonane bez ciężko opancerzonych czołgów. I wtedy też stało się jasne, że czołg musi mieć nie tylko pancerz, ale także mobilność. Na przykład, no, Francuzi, którzy postawili na pancerz, no, przegrali tą wojnę po prostu. Char B1, Renault D2, Renault R35 i inne czołgi z dobrą ochroną, ale słabą mobilnością, no, nie były w stanie obronić Francji i poradzić sobie ze słabiej opancerzonymi, ale mobilniejszymi niemieckimi maszynami. Oczywiście, no, powodów było znacznie więcej i nie jest to... Temat no czarno-biały, tylko jest w nim setka odcieni szarości, ale no to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Najważniejszy wniosek, jaki wyciągnęli z tego Niemcy, to jest to, że czołg, oprócz tego, że musi być jakoś tam uzbrojony, to nie może być wolny i ciężko opancerzony, musi mieć dobrą mobilność. Tak więc te doświadczenia niemieckie we Francji pokazały, że przekroczenie granicy 30 ton dla niemieckich czołgów było w tamtym czasie po prostu niepożądane, przez co VK 6501. Padł ofiarą tego ograniczenia i jego projekt został anulowany w październiku 1940 roku. I tutaj, właśnie, VK1801 również powinien zostać skasowany, ale ponieważ jego masa była mniejsza niż 30 ton. Cudem się po prostu uchował. Biurokratyczna machina Trzeciej Rzeszy przegapiła ten czołg, którego Niemcy już tak naprawdę nie potrzebowali. Żartobliwie mówiąc, no wyobraźcie sobie analogową wersję Excela, w której Niemcy wpisali filtrze czołgi powyżej 30 ton, projekty anulować won, a że ten czołg lekki z ciężkim opancerzeniem miał mniej niż 30 ton, to gdzieś tam pod tym filtrem przeleciał i nikt tego nie zauważył. Ale zanim do tego doszło, bo w sumie tutaj to wybiegłem trochę w przyszłość, to skonstruowanie prototypu naszego kieszonkowego tygrysa dramatycznie się opóźniało. Grub, mianowicie bardzo spóźnił się z produkcją pancerzy, co już tam powiedziałem wam wcześniej. Także dostawa płyt dla partii pilotażowej została zakończona dopiero 30 września 1939 roku. Ale to nie koniec problemów. W przypadku firmy kraus Maffei organizacja była jeszcze gorsza. Mianowicie to nie była jakaś ogromna firma, i oni wciąż byli zajęci innym lekkim czołgiem VK601, czyli pancer 1 w wersji C. Tymczasem na horyzoncie pojawił się kontrakt na pierwszą partię czołgów VK1801. I tutaj Departament Uzbrojenia nr 6 zaproponował 100 czołgów, których produkcja miała rozpocząć się pod koniec 1941 roku. I teraz następuje dziura czasowa, ale tutaj nie paromiesięczna, tylko pierwsze pilotażowe czołgi VK-1801 po dopracowaniu tam z fazy prototypów. W międzyczasie trwały jakieś testy, etc. Tu coś przeprojektować, tu przesunąć, tu dodać wyrzutnie granatów dymnych, takie tam pierdoły. Także pierwsze pilotażowe czołgi VK-1801 opuściły Monachium dopiero w marcu... 1942 roku, niech to troszeczkę wsiąknie, 1942 rok Niemcy produkują lekki czołg ciężki uzbrojony w dwa karabiny maszynowe. W marcu 1942 roku. Wspominałem w ostatnim odcinku, że pancer 1 w wersji C to nie był jedyny absurdalny projekt, który się działo w międzyczasie. W każdym razie, no tak jak mówiłem, w tej dziurze czasowej dopracowano prototyp, w którym zmieniło się parę rzeczy. Przede wszystkim maszyny dostały nowe radio, znaczy nowe radio. Prototyp w ogóle nie miał radia, ale już w produkcji seryjnej maszyny dostały swoje radio. Postanowiono zmniejszyć też rozstaw gąsienic z 16 do 13 cm. Tutaj Zniszczono boczne włazy, a front kadłuba przeszedł delikatną zmianę kształtu. Dodatkowo na wieżę dodano takie barierki, które miały zapobiec uszkodzeniu lufy karabinów maszynowych, a z tyłu maszyny dodano zapasowe ogniwa gąsienic oraz wyrzutnie, właśnie jak już wspomniałem, granatów dymnych. No i tak kulawa jak szło projektowanie i wprowadzenie do produkcji tej maszyny, tak samo kulawa szło ich dostarczenie niemieckiemu wojsku. W maju 1942 roku zbudowano 12 sztuk. Po czym na dwa miesiące zaprzestano po prostu produkcji, aby wznowić ją ponownie i produkować te maszyny w małych partiach aż do grudnia 1942 roku. I tutaj wszystkie znane maszyny otrzymały numery seryjne od 15 tysięcy albo 150 tysięcy. To szczerze mówiąc, nie wiem, w jednej dokumentacji technicznej widziałem tak, w innej tak. W każdym razie chodzi o to, że 15, 0 lub bezera, 301 do 330. A no i maszyny te otrzymały także w międzyczasie swoją oficjalną nazwę, pod którą znane są dzisiaj, czyli Panzer 1 wersja F. No i co się działo z tymi mini tygrysami uzbrojonymi w dwa karabiny maszynowe w 1942 roku, kiedy trafiły w końcu do niemieckiej armii? Początkowo przydzielono je do bardzo niszowej, ale odpowiedniej roli, mianowicie 66. Batalion Czołgów Specjalnego Przeznaczenia został sformowany 30 maja 1942 roku i opowiadałem Wam o nim w paru odcinkach o radzieckich maszynach w niemieckiej służbie. W każdym razie jednostka ta została utworzona w bardzo konkretnym celu, czyli do przeprowadzenia ataku na Maltę, który był planowany jako część operacji Herkules. I tam w skład pierwszej kompanii weszło pięć, Czołgów Panzer 1 wersji F, a także 5 Panzer dwujek wersji J i 12 Panzer czwórek z wyposażeniem tropikalnym. To są tematy na inne odcinki. Druga kompania batalionu była jeszcze bardziej egzotyczna, ponieważ w jej skład wchodziły zdobyczne czołgi kw 1 kw 2 oraz T-34 i tak wspomniałem. No o tym już mam odcinki, także tu się nie będę na ten temat rozwodził. Tylko no, tak się składa, że ten batalion nigdy nie wziął udziału w tym ataku, ponieważ cała ta operacja Herkules została odwołana. A to był dopiero początek nieszczęść spotykających tą jednostkę. 27 lipca podjęto decyzję o podzieleniu batalionu na pół, i tutaj ta pierwsza kompania została wysłana do Leningradu i to nie byle gdzie, ale do regionu, gdzie znajdowały się głównie yy, no, tereny bagniste, czyli po prostu nieodpowiednie dla takich czołgów. No i ta pierwsza kompania została podporządkowana 12 Dywizji Czołgów, a liczba czołgów Panzer 1 wersji F wzrosła do 7 sztuk. Batalion nie siedział długo na dupie, gdyż pod koniec sierpnia 1942 roku rozpoczęła się operacja Sinia Wińska. Chyba dobrze to wymawiam, Sinia Wińska. Sinia Wińska. Tak jest. To w każdym razie do raportu sytuacyjnego z 10 września, kiedy czołgi wzięły już udział w pierwszej bitwie, tylko jedna maszyna została unieruchomiona, no i tego dnia czołgi zaatakowały tortolowo i mało co poszło wtedy zgodnie z planem. Dowódca kompanii został śmiertelnie ranny i zmarł dwa dni później, czyli 12 września. I do tego dwa czołgi pancer 1 wersji F zostały zniszczone, a dwa kolejne utknęły w bagnie. Co prawda, jeden z tych czołgów został ewakuowany do 24 września, ale dwa dni później kolejny czołg został utracony podczas marszu. No i koniec końców, później jeszcze jeden czołg został wysłany na naprawy. I można powiedzieć, no, że z dwoma karabinami maszynowymi, to co te maszyny tam w ogóle tak naprawdę robiły? Trudno nie powiedzieć, że pancer 1 w wersji F był całkowicie bezużyteczny. Aczkolwiek nawet dla tak dziwnej maszyny znaleziono jakąś rolę, dzięki tutaj szerokim gąsienicom i dość solidnej podłodze mógł pełnić on w pewnym stopniu rolę trałowca, tak, także no, w sensie nie żartuję, Niemcy tak go używali parę razy, twardy, ma pancerz i mocne gąsienice i sprawne zawieszenie, cał całkiem mocne. No, ale oprócz tego jest bezużyteczny, to niech jedzie pierwszy i jest spora szansa, że przyda się jak wiedzie na minę i niekoniecznie oznaczać to będzie, że załoga zginęła. 2 października 1942 roku kompania została na stałe włączona do 12. Dywizji Czogów i stała się ósmą kompanią 29. Pułku Czogów. I w grudniu 1942 roku, kiedy kończyła się produkcja tych maszyn, 5 pancer jedynek w wersji F w jednostce było nadal sprawnych, a 5 kolejnych przybyło. 23 stycznia 1943 roku. Tutaj, oreszcie wiadomo tyle, że w lutym 3 czołgi zostały utracone w bitwie, a dwa kolejne spisano na straty w kwietniu. W maju wciąż cztery czołgi znajdowały się w sztabie drugiego batalionu, a jeden w ósmej kompanii. I tutaj ostatnia wzmianka o tych czołgach pochodzi z 10 lipca 1943 roku, po czym no słuch o nich tam, na, tak naprawdę, no, zaginął. Nie wiemy, co się dalej z nimi działo. Ale to nie jest koniec historii tych czołgów, bo to nie była jedyna jednostka, która dostała na wyposażenie te przedziwne maszyny. Przypominam, było ich 30 sztuk. Mianowicie drugi batalion pierwszego pułku czołgów z pierwszej dywizji czołgów w trakcie swojego stacjonowania w Grecji otrzymał 8 takich maszyn. Oczywiście w czasie stacjonowania w Grecji nie spodziewano się żadnych walk, aczkolwiek w listopadzie dywizja ta została wysłana do Kijowa, gdzie zmierzyli się z elementami sowieckiej trzeciej gwardyjskiej armii czołgów. I tutaj pancerz naszej pancer 1 w wersji F, mimo tego, że miał 80 mm, czyli całkiem sporo, okazał się po prostu niewystarczający do walki z sowieckimi czołgami, zresztą co miał zrobić z tymi dwoma karabinami maszynowymi. I już 20 listopada w raporcie mowa o tylko jednym pozostałym sprawnym czołgu Pancer 1 w wersji F. Niedługo po tym jedną maszynę przywrócono do sprawności, ale żeby zachować balans, inna się spaliła. Także dalej została im tylko jedna maszyna tego typu. No i co prawda oficjalnie czołgi, a raczej ich resztki niby zostały wycofane z frontu między 10 a 21 grudnia, aczkolwiek ten jeden sprawny rodzynek został w pierwszym pułku czołgów i nie wiadomo co się z nim dalej działo. Znaczy no oficjalnie nie wiadomo, a tak naprawdę każdy domyśla się, że maszyna poszła w metalowe drzazgi zapewnie niedługo potem. Oczywiście to jeszcze nie wszystkie maszyny, ponieważ sześć kolejnych czołgów zostało przydzielonych i walczyło w 221 kompanii czołgów, która podobnie jak wcześniej wspomniany, 66 batalion czołgów specjalny. No, ona miała bardzo pomieszany skład. I co ciekawe, tutaj w końcu maszyna ta mogła co nieco pokazać, ponieważ czołgi te używane były w operacjach przeciwpartyzanckich na Białorusi latem 1943 roku. I na dzień 11 marca 1944 roku kompania nadal posiadała 5 czołgów na stanie, z czego 4 były sprawne. Czyli gdzieś tam stracili jeden albo gdzieś zostało odesłany. No, tutaj nie wszystkie dokumenty. Yy, mówią jasno na ten temat. Oprócz tego 17 maja 1943 roku pięć właśnie pancer jedynek wersji F, no, głównie tutaj egzemplarze poremontowe z innych jednostek, no one trafiły do oddziałów antypartyzanckich i znalazły się w drugiej policyjnej kompanii czołgów, zastępując zdobyczne wageny 35R, no, czyli no, stare francuskie klamoty. I ta kompania czołgów została dołączona do czwartego pułku policji SS, który działał na Białorusi od sierpnia 1943 roku. I tutaj cały pułk i kompania czołgów trafiła do sektora czwartej armii w czerwcu 1944 roku, po czym no spotkał je taki sam los jak innych jednostek z tej grupy pod natarciem I frontu bałtyckiego. Ogólnie tutaj resztki tej drugiej kompanii czołgów dotarły do wiednia w sierpniu 1944 roku, ale z tego co się orientuję, nie mieli oni już na stanie ani jednego pancera 1 w wersji F. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo to nie oznacza, że wszystkie te maszyny zostały zniszczone. Mianowicie pancer 1 w wersji F o numerze seryjnym 15329, no czyli najprawdopodobniej przedostatnia wyprodukowana maszyna w listopadzie 1942 roku została porzucona przez tą drugą policyjną kompanię czołgów i przejęta przez Sowietów w stanie praktycznie nienaruszonym. I według dokumentacji pojazd ten trafił na poligon głównego zarządu pancernego pod koniec lata 1944 roku i co ciekawe nazywany jest czołgiem Niedźwiedź, a stało się tak z powodu godła pułkowego niedźwiedzia z przodu i z tyłu maszyny i czołg ten nie przeszedł co prawda prób bo w ogóle Sowieci nie widzieli sensu po co, po co mają testować czołg, który ma dwa karabiny maszynowe bo to jest w ogóle bez sensu tak więc powstał jedynie jego opis techniczny ale maszyna ta przyciągnęła uwagę specjalistów później jesienią 1945 roku ponieważ jej zawieszenie było dość wyjątkowe a akurat na poligonie w tamtym czasie yy, Sowieci badali różnego rodzaju zawieszenia na drążkach skrętnych tak więc zawieszenie tej maszyny zostało włączone do radzieckich badań. I dzięki temu, że, że ta kompania policyjnych czołgów porzuciła ten czołg i Sowieci go przejęli i później go badali, to się tam później ten poligon przerodził w Kubinkę i jedna z takich maszyn Stoi w praktycznie nienagannym stanie, właśnie w kubince. Dzięki czemu mamy troszeczkę nowocześniejsze zdjęcia tej maszyny, które prawdopodobnie widzieliście albo widzicie właśnie teraz na ekranie. Tak więc, kończąc ten materiał, analizując to, jak maszyna spisywała się na froncie, można dojść do wniosku, że jedyną funkcją, w której pancer 1 wersję był jako tako przyzwoity, była walka z partyzantami ze względu na jego potężny pancerz i solidne zawieszenie, które dodatkowo było odporne na słabsze miny. Tak, no i te dwa karabiny maszynowe, no partyzanci raczej czołgów mieć nie będą. Chociaż nie zawsze. No jednak, pancer 1 w wersji F został zbudowany w zupełnie innym celu, i zanim czołg dotarł na linię frontu, jego skuteczność bojowa była bliska zeru. Można by oczywiście porównać ten czołg do podobnego brytyjskiego czołgu piechoty Mark I, ale jego koncepcja powstała w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Za to niemiecki, lekki czołg z ciężkim pancerzem został zaprojektowany w czasie, gdy było jasne, że czołgi w ogóle wyposażone wyłącznie w karabiny maszynowe nie znajdą dla siebie miejsca w nowoczesnej wojnie. Niemcy to już tak naprawdę wiedzieli po ich doświadczeniach z pancer jedynką w wojnie domowej w Hiszpanii. I projekt tego czołgu zrodził się mniej więcej w tamtym czasie i okazało się, że w ogóle czołgi z karabinami maszynowymi tylko i wyłącznie są bez sensu. Ale jak już wiecie, przez to, że czołg ten posiadał dość niską masę, on jakimś cudem gdzieś się przemknął pod nosami inspektorów, etc. I nikt tego projektu nie anulował. Dlatego ten pojazd powstał. Oprócz tego, tak patrząc stricte na to, co ten pojazd miał robić, no nie było również jasne, co te czołgi zrobią z fortyfikacjami, które miałyby atakować, kiedy już do nich dotrą, nie? Wyobraźcie sobie. Jak pies goni jakiś samochód, na niego szczeka, on nie, nie będzie wiedział, co z nim zrobić, jak go dogoni, tak? To jest analogiczna sytuacja. <laughs> tak więc, Pancer 1 w wersji F, czyli pieszczotliwie tutaj mówiąc, nasz kieszonkowy tygrys, można uznać za czołg, który został zaprojektowany naprawdę całkiem dobrze, ale według całkowicie bezsensownych specyfikacji. Witam na kanale Kowal z tej strony, a biorąc pod uwagę, że w paru ostatnich odcinkach opowiadałem wam historię powstania pierwszego masowo produkowanego niemieckiego czołgu, czyli tutaj pancer jedynki, jak i jego mniej popularnych powiedzmy wersji, myślę, że pora zająć się tym, co się z nimi stało później. Mianowicie, widzicie, czołg pancer jeden stanowił trzon niemieckiej armii pancernej przed rozpoczęciem II wojny światowej i w momencie jej rozpoczęcia był już po prostu przestarzałą maszyną. Tutaj no, mierne uzbrojenie składające się z tylko dwóch karabinów maszynowych, mobilność pozostawiająca sporo do życzenia oraz pancerz chroniący załogę tak naprawdę tylko przed ostrzałem z broni ręcznej oraz odłamkami. No to wszystko sprawiało, że czołg ten szybko stał się maszyną po prostu nieskuteczną bojowo. Aczkolwiek jedną z cech wyróżniających niemieckie konstrukcje czołgów podczas II wojny światowej było dążenie do wykorzystania przestarzałych pojazdów w jakiś inny sposób. Na ten przykład przestarzałe maszyny często trafiały do jednostek szkoleniowych, a inne były modernizowane do nowszych standardów. No tutaj no popatrzmy na pierwsze wersje czołgu Panzer 4, które jeżeli wracały z pola boju, były modernizowane do najnowszych standardów. Oczywiście tam, no, jak były wykluczone z akcji ściągnięte do warsztatów polowych, tam były. Tam był aplikowany pancerz, wymieniane było działo, etc. Niektóre rzeczy trzeba było robić w fabryce, niektóre rzeczy można było... Dorobić w warsztacie polowym. No, bo przecież po co marnować sprawny pojazd, jeżeli można z niego ulepić coś, co jeszcze trochę pociągnie na tym polu boju. No i właśnie taki los spotkał czołgi Panzer 1. Oczywiście nie wszystkie, ale o tym w dalszej części materiału, także zapraszam do oglądania. Tak więc, zacząć tutaj trzeba nie od czołgu, ale od niemieckich jednostek piechoty, które uzbrojone były w szeroką gamę artylerii. Oprócz działów przeciwpancernych i moździerzy, piechota dysponowała haubicami i tak zwanymi działami piechoty, znaczy, tak to się chyba tłumaczy po niemiecku, to jest. Infanterie Geschütz. No i ogólnie to parametry tych dział bardziej wskazywały na haubice, ale formalnie były one wymieniane jako artyleria pułkowa. No i niemiecka piechota używała dwóch typów dział właśnie yy, tej piechoty, mianowicie lekkie 75 mm działo LELG 18 i ciężkie 150 mm działo SLG 33. I to właśnie na tym ciężkim dziale z ogromnym kalibrem się na razie skupimy. Przede wszystkim jego głównym celem była walka z fortyfikacjami wroga, co nie stanowiło zaskoczenia, biorąc pod uwagę 150mm pocisk, który po trafieniu nawet obok celu rzadko zostawiał cokolwiek do zbierania. No i początkowo działo to było holowane przez konie, ale później pojawiła się wersja, która była dostosowana do holowania przez ciągniki artyleryjskie. Najłatwiej je rozróżnić tym, że wersja holowana przez ciągniki miała gumowe obręcze na kołach, co, czy tam gumowe bandaże na kołach, co zwiększało prędkość maksymalną holowania po prostu. No i jak już wspomniałem o mocy tego pocisku, nie muszę chyba mówić, że SLG-33 było w swoim zadaniu znakomite, o ile już udało się w cel trafić. No ale coś kosztem czegoś, tak duży kaliber potrzebował sporej konstrukcji reszty działa, aby mogło ono poradzić sobie z odrzutem po i nie zepsuć się po paru użyciach. A co za tym idzie, okupione było to ogromną wagą, jak na działo piechoty, mianowicie cały zestaw ważył. 1786 kg. Dla zwizualizowania, trzy maluchy powinny ważyć coś w okolicy 1890 kg, czyli tylko 104 kg więcej niż całe działo, jedno działo SLG-33. No jak możecie się domyślić, pojawił się problem z przemieszczaniem tego działa na polu bitwy. Ciągniki półgąsienicowe albo konie działały jak magnes na kule wroga, przez co przemieszczanie tej armaty pod ostrzałem stawało się zadaniem bardzo uciążliwym i niebezpiecznym. Dodatkowo, mimo siedmioosobowej załogi, przemieszczanie tak ciężkiego działa ręcznie, nawet pod wpływem adrenaliny, było po prostu bliskie niemożliwemu. A tutaj no, z doświadczeń nabytych przez Niemców w Polsce jesienią 1939 roku okazało się, że nie tak rzadko i takie działa musiały przejść z prowadzenia tutaj ognia pośredniego do ognia bezpośredniego, i załogi były narażone na celny ostrzał z broni ręcznej. Tak więc tutaj no, jedynym logicznym rozwiązaniem było oczywiście nie pozbycie się działa tak dobrego w swoim zadaniu, tylko jego zmechanizowanie tak, aby pozbyć się problemów z jego sprawnym przemieszczaniem. No i teraz można dodać 2 do 2, zerowa wartość bojowa czołgu pancer 1, ale sprawne podwozie i ogromna wartość bojowa tego działa, ale problem z jego mobilnością. Aczkolwiek zdajno, żeby nie było tak kolorowo, pierwsi zrobili to Sowieci, tutaj jako ciekawostkę o tym wspomnę, no bo jak to zapytacie, jak niemieckie działo pierwsi zmechanizowali Sowieci? A no, już tłumacz. Mianowicie, działo SLG-33 było budowane na licencji w Związku Radzieckim pod nazwą NM. No i to dobrze przetłumaczyłem? Tutaj 100% nie jestem pewny. I tak się składa, że to Sowieci jako pierwsi wpadli na pomysł jego zmechanizowania, ponieważ sami mieli już powiedzmy podwozie do takich właśnie zadań i nazywało się ono Su-5, które zresztą zostało zbudowane w oparciu o komponenty ich własnego czołgu lekkiego T26. Nie będziemy się tutaj w to zagłębiać, bo to temat do odcinka o Su-5, właśnie. Kiedyś go zrobię na pewno, ale na teraz musicie wiedzieć, że ta sowiecka maszyna nazywała się Su-5-3 i z wielu powodów nie była produkowana masowo. Ale liczy się to, że Sowieci zrobili to pierwszy. Wracając do tematu, no w każdym razie w Niemczech na początku 1940 roku ten sam pomysł przybrał inny obrót sprawy. Bo tak się składa, że firma Alked ze Spandau otrzymała zamówienie na opracowanie samobieżnego działa na podwoziu czołgu Panzer 1. Oczywiście wybór tej fabryki nie był przypadkowy, Alcat był spółką zależną od Rheinmetall, Borsig oraz AG, czyli twórcy oraz producenta właśnie SLG-33. Logicznym więc było użycie podwozia z czołgu Panzer 1 w wersji tutaj B, ponieważ jak już wspomniałem ich wartość bojowa na ten moment była równa 0, a sporo z tych maszyn po kampanii w Polsce wymagało naprawy. Ale dlaczego nie wykorzystałem podwozi z czołgu Panzer 1 w wersji A? Mianowicie, jak już powinniście wiedzieć z poprzednich odcinków, wersja B posiadała mocniejszy silnik i zmodernizowane podwozie, przez co tylko ona nadawała się do przekształcenia w podwozie działa samobieżnego. Zresztą była też odrobinę dłuższe to podwozie. Ogólnie o detalach opowiadałem w poprzednich odcinkach. No i dzięki temu to podwozie byłoby w stanie udźwignąć i poradzić sobie właśnie z SLG 33. Przypominam. Prawie trzy maluchy, tak? Ale tutaj jeżeli chodzi o pancer jedynki w wersji A, no to też nie wszystkie poszły na złom, tylko przekształcono je w transportery amunicji w ilości 51 maszyn. Także za tymi przerobionymi pancer jedynkami B z tym SLG-33... Jeździły pancer jedynki a znaczy podwozia z tego, które przewoziły za nimi amunicję. Kolejną ciekawostką jest to, że 24 czołgi pancer 1 wersji A zostały przerobione w samobieżne działka przeciwlotnicze o nazwie 2 cm Flak 38 Aufpanzerkampfwagen 1 wersja A. I co, jako ciekawostka, jeszcze w tej ciekawostce, to te 24 maszyny zostały zbudowane w fabryce Stoewera. Stowera Sto w Szczecinie, w każdym razie, że to już się działo w Polsce. No ale koniec końców oceniono ich zdolność bojową jako. Znikomą. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o nasze 150mm działo na podwoziu wersji B, to dostało ono pamiętną nazwę bez udziwnień: 15cm SLG 33 Aufpanzer Camp Wagen wersja B. I tutaj zaczynają się pewne mity na temat tego pojazdu. Po pierwsze Niemcy oceniali jego zdolność bojową na tak samo wątpliwą jak w przypadku wersji przeciwlotniczej na podwoziu wersji A. To prawda wyeliminowano problem z przemieszczaniem 150 mm armaty SLG-33 za pomocą ciągników czy tam koni, ale okazało się, że ulokowanie jej na podwoziach, które od samego początku nękała masa innych problemów, no też nie było najlepszym rozwiązaniem. Tutaj dodatkowo, jeszcze, jeżeli chodzi o te mity, o których wspomniałem, często mówi się na te pojazdy tak potocznie, że to jest Szturm Panzer 1 albo Bison. No, prawda jest taka, że żadna z tych nazw nie ma związku z rzeczywistością i Niemcy ich nie używali. Te nazwy pojawiły się po II wojnie yy, przez społeczność modelarzy i, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak te amerykańskie M10 Wolverine i y, 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 takie tam rzeczy. No, te nazwy one pojawiły się po wojnie. Ale po kolei, Alket podszedł do zadania w bardzo prosty sposób. Naprawić podwozia i wywalić z nich wieżyczki oraz platformy wieżowe. Ale ze względu na wymagania, które tutaj no nalegały na zachowaniu oryginalnego projektu działa bez jego modyfikacji, skończyło się na tym, że na tak odchudzone podwozie po prostu postawiono działo SLG-33 i dospawano jego mocowania. Tyle że no nie było to takie proste. Okazało się, że rozstaw osi SLG-33 był tak duży, że wystawał poza kadłub pancer 1 wersji B po obydwu stronach i koma spoczywały na botnikach. Tutaj w celu ochrony załogi działa przed ogniem karabinów maszynowych, ponieważ teraz nie dość, że byli pojazdem, czyli no magnesem na kule, to dodatkowo sterczeli nad ziemią znacznie wyżej. No to im postanowiono yy, przód i boki działa dopancerzyć tarczami i tak pokraczna zabudowa zaowocowała pojazdem o wysokości 2 metrów i 70 Nie o wadze, która wzrosła do 8 ton. No tutaj te statystyki wystarczy no zaznaczyć, że w momencie powstania był to po prostu najwyższy pojazd gąsienicowy na uzbrojeniu Wehrmachtu. Załoga składała się na 7 ludzi, z których aż 3 podążało za maszyną w osobnym transporterze półgąsienicowym SDKFZ-10, które na pasie miało dodatkowo zapas amunicji. To no widzicie, no o ile na podwodzie pancer jedynki wersji B upchnięto jakoś to gigantyczne działo, o tyle na amunicję nie znalazło się już praktycznie nic miejsca i pojazd przewodził ze sobą od dwóch do maksymalnie trzech naboi do tego działa. No i oczywiście oficjalnie, bo nieoficjalnie wiadomo, że załogi często skrzynię z amunicją przyciepiali gdzie się dało, bo nie ma nic gorszego niż w trakcie walki mieć sprawny sprzęt, ale nie mieć do niego amunicji. A, no i na radio też nie było miejsca, ale tutaj postawiono na przenośny radiotelefon piechoty, który przewożono w pojeździe lub w transporterze tym SDKFZ10 za nim podążającym. I tutaj zaczyna się kolejna dziwna sprawa. Konstrukcja była nietypowa i posiadała długą listę wad, aczkolwiek dla niemieckiego dowództwa miała ona jedną zaletę, która sprawiała, że wady były mało istotne. Mianowicie pojazd ten znacznie zwiększał mobilność SLG-33 na polu bitwy. A to było po prostu dla Niemców najważniejsze. Dzięki tej zalecie zlecono zbudowanie partię 38 takich pojazdów. Tylko znowu dziwna sprawa. Fabryka Alcat, a przynajmniej tak wynika z jej korespondencji, po zbudowaniu prototypu nie miała już nic wspólnego z dalszą produkcją tych maszyn. Wytłumaczenie tutaj wydaje się proste: przeróbka okazała się właśnie na tyle prosta, że konwersji podwodzi Panzer 1 wersji B można było dokonać w warsztatach wojskowych bez udziału prywaciarzy, więc tak też po prostu zrobiono. I tutaj pojazd ten był na swój czas na tyle specyficzny, że stworzono dla niego specjalny typ jednostki, który nazywał się bateria zmotoryzowanych ciężkich dział piechoty. I zgodnie z rozpiską oficjalną każda bateria liczyła po 6 takich maszyn, była podzielona na 3 plutony po dwie maszyny, a dodatkowo do każdej maszyny dopisane były po aż dwa transportery półgąsienicowe SDKFZ-10, tutaj na amunicję, to radio, załogę, etc., i jeszcze przypominam, że były tam gdzieś w tle sobie jeździły te transportery amunicyjne na pożeroch PANCER 1A. No i wiosną 1940 roku sformowano sześć takich baterii, które później przypisano kolejno do pierwszej, drugiej, piątej, siódmej, dziewiątej oraz dziesiątej dywizji czołgów. No i wszystkie te 6 baterii było gotowych do walki jeszcze przed rozpoczęciem kampanii francuskiej. Tak że naprawdę szybko się z tym winęli. No i dzięki temu ta kampania francuska miała pokazać, jak takie maszyny sprawdzą się na polu bitwy. I tutaj no kolejna zagwostka. Mianowicie rezultaty były po prostu sprzeczne. Z jednej strony siła ognia tego pojazdu była w stanie jednym trafieniem zmieść z powierzchni ziemi cały dom, z drugiej strony pojazd zaczęła nękać yy, zignorowana długa lista wad technicznych, co przekładało się na częste awarie pojazdu w trakcie marszu. I tutaj, aby jak najbardziej uniknąć tych awarii, załogi często zdejmowały działo z podwozia tej pancery jedynki i holowały je za nim, a przed akcją, do której byli wysyłani, pakowali to działo z powrotem na podwozie i byli gotowi do działania. I tutaj bardzo niewykluczone jest, że właśnie taki sposób działania zrodził ideę powstania Waffentragera, czyli tutaj na no samobieżnego podwozia z możliwością zamontowania na nim holowanego działa. Dodatkowo naprawdę wysoka sylwetka pojazdu była kuszącym celem dla każdego działa nowego wroga. I tutaj Niemcy ocenili ostatecznie, że tylko i wyłącznie krótki czas trwania tej kampanii francuskiej uchronił nowe działa samobieżne przed znacznymi stratami. Jak powiedziałem, wyniki były sprzeczne, nie zdążyły sobie dużo postrzelać i zobaczyć jak to jest na polu bitwy, żeby można z tego było wyciągnąć jakieś głębsze wnioski. Tak więc no po Francji trzy baterie zostały użyte podczas inwazji jeszcze na Jugosławię, a miesiąc później wszystkie pozostałe maszyny zostały użyte do inwazji na Związek Radziecki, tak, na rozpoczęcie operacji Barbarossa. I tutaj zaczęły się dziać jaja, bo tam zamiast do niszczenia fortyfikacji, zaczęto używać tych maszyn czasami w roli niszczyciela czołgów. No na przykład bateria o numerze 705 zaliczyła dwa potwierdzone zniszczenia czołgów, a bateria 702 meldowała o zniszczeniu paru czołgów przeciwnika, ale tutaj dokładnej liczby nie znamy. Znaczy, no nic dziwnego, no z braku laku, jak masz pod ręką 150 mm armatę. Z ogromnym pociskiem, z wielkim ładunkiem wybuchowym, no to nieważne w co się trafi. Nawet dzisiejszy nowoczesny czołg by z czegoś takiego potrafił klęknąć, a na pewno byłby wykluczony z walki, tak? Zmiotłoby optykę, zerwałoby może gąsienicę, coś by się popsuło na pewno. No i dalej podczas trwania tej inwazji, tak samo jak we Francji, 150 mm widziała SLG-33 większość czasu spędziły na holu za maszyną, zamiast bezpośrednio na niej. I tutaj, mimo tego, że we Francji Niemcy ocenili, że tylko krótki czas trwania kampanii uchronił te maszyny przed dużymi stratami. To zadziwiająco, podczas inwazji na Związek Radziecki przetrwały one zaskakująco długo. Największe straty poniosła bateria numer 706, która została rozwiązana na początku 1942 roku, ale inne baterie walczyły znacznie dłużej. Na przykład ta 702 dotrwała do grudnia 1942, kiedy to ona została rozwiązana, ale inne przetrwały i walczyły aż do lipca 1943 roku. I dopiero pod koniec tego miesiąca piąta Dywizja Czołgów dalej posiadała jedną sprawną baterię tych maszyn. One pociągnęły naprawdę długo. Mimo swojej no, po prostu długiej listy wad, no tego pojazdu, no nie odstraszył on niemieckich wojskowych. Ponieważ jak na maszynę tak naprawdę no improwizowaną, okazała się konstrukcją dość przyzwoitą i całkiem sprawną. Co widzimy w jego, w, po prostu tutaj w długiej karierze bojowej tego pojazdu. Jednocześnie tutaj Niemcy wyciągnęli wnioski... Dużo wcześniej już, że to podwozie pancer jedynki nie nadaje się do tego typu zadań, to znaczy zadań typu wielka, ciężka armata z ogromnym odrzutem na dość wątłym podwoziu. Mianowicie Niemcy mogli równolegle do tej maszyny wyciągać wnioski z innej konstrukcji na tym samym podwoziu uzbrojonej w znacznie lżejszą armatę, ale tym razem w pełni przeznaczoną do walki z czołgami wroga. Witam na kanale Kowal z tej strony, a biorąc pod uwagę, że w paru ostatnich odcinkach opowiadałem Wam historię powstania pierwszego masowo produkowanego niemieckiego czołgu, czyli tutaj Pancer Jedynki, jak i jego mniej popularnych powiedzmy wersji, myślę, że pora zająć się tym, co się z nimi stało później. Mianowicie widzicie czołg pancer 1 stanowił trzon niemieckiej armii pancernej przed rozpoczęciem II wojny światowej I w momencie jej rozpoczęcia był już po prostu przestarzałą maszyną Tutaj no mierne uzbrojenie składające się z tylko dwóch karabinów maszynowych Mobilność pozostawiająca sporo do życzenia Oraz pancerz chroniący załogę tak naprawdę tylko przed ostrzałem z broni ręcznej oraz odłamkami No to wszystko sprawiało, że czołg ten szybko stał się maszyną po prostu nieskuteczną bojowo Aczkolwiek jedną z cech wyróżniających niemieckie konstrukcje czołgów podczas II Wojny Światowej było dążenie do wykorzystania przestarzałych pojazdów w jakiś inny sposób. Na ten przykład przestarzałe maszyny często trafiały do jednostek szkoleniowych, a inne były modernizowane do nowszych standardów. No tutaj no popatrzmy na pierwsze wersje czołgu Panzer IV, które jeżeli wracały z pola boju, były modernizowane... Do najnowszych standardów, oczywiście tam no, jak były wykluczone z akcji, ściągnięte do warsztatów polowych, tam, były, tam był aplikowany pancerz, wymieniane było działo, etcetera, Niektóre rzeczy trzeba było robić w fabryce, niektóre rzeczy można było dorobić w warsztacie polowym. No bo przecież po co marnować sprawny pojazd, jeżeli można z niego ulepić coś, co jeszcze trochę pociągnie na tym polu boju. No i właśnie taki los spotkał czołgi Panzer 1. Oczywiście nie wszystkie, ale o tym w dalszej części materiału, także zapraszam do oglądania. Przypominam tylko, że odcinek ten jest kontynuacją. Poprzedniego, który znajdziecie u mnie na kanale o szturm Pancerze Jedynce, potocznie tak zwanej, a przechodzimy do tego, jak powstał pierwszy pancer Jäger. Tutaj dosłownie nazwany Jager 1, czy jak niektórzy starsi widzowie moich internetowych wypocin wiedzą, ja nazywam ten pojazd Baba Jaga 1. Tyle, że no oczywiście zanim przejdziemy bezpośrednio do tej przeróbki, warto tutaj wspomnieć, że Niemcy romansowali już tutaj z ideą lekkiego niszczyciela czołgów w połowie lat 20. Tam był nieudany prototyp na Leich traktorze, jeszcze tam jedna konstrukcja no tutaj znacznie osłabiła po prostu niemiecki zapał do tego typu maszyn. Po czym podjęto próbę zbudowania niszczyciela czołgów na podwoziu półgąsienicowym, ale tutaj także, no po paru eksperymentalnych prototypach, nękanych nie tylko wadami konstrukcyjnymi, ale też ograniczeniami wynikającymi z samego założenia projektu, no pomysł ten po prostu porzucono. Aczkolwiek, pomysł na lekkiego niszczyciela czołgów na w pełni gąsienicowym podwoziu pojawił się ponownie na początku 1940 roku, a powód był bajecznie prosty. Niemieckie wojsko nagle zderzyło się z ciężkimi francuskimi czarami B1 i okazało się, że 37 mm działo na podwoziu Pancer Trójki. No nie za bardzo może sobie z nimi poradzić, za to podholowanie działa 88 mm Flak 18. Wiązało się z problemami czasowymi, logistycznymi, czy inaczej mówiąc, no działo to miało znacznie ograniczoną mobilność na polu bitwy. I tutaj, szczęśliwie dla Niemców, po przejęciu Czechosłowacji wpadły im w łapy przeciwpancerne działa Skody o nazwie PUV. Wzór 36 i kalibrze 47 mm. Dlaczego szczęśliwie dla Niemców? Mianowicie, skodzinowe działo było w stanie przebić 55 mm pancerza pod kątem 60 stopni z odległości kilometra. Przynajmniej no tak im wyszło z testów, i wynik był no, po prostu dla nich bardzo dobry i w pełni wystarczający do walki z francuskimi ciężarami na bliskich odległościach. No aczkolwiek no działo to posiadało jedną znaczącą wadę było cięższe od 37 mm niemieckiej armaty oraz posiadało drewniane koła, które znacznie ograniczały prędkość transportu. No mimo tego oczywiście działo to zostało przyjęte do Wehrmachtu pod nazwą 4,7 cm PAK 36T, czyli tutaj T od Czechosłowacja, czy jak oni to tam piszą ciężko mi to wymówić, wybaczcie. Ale w niemieckim Czechosłowacja zaczyna się od literki T. No i wracając do tematu pod niemieckim nadzorem produkcja była kontynuowana a Skoda dostarczyła 200 dział swojemu nowemu klientowi w 1939 roku. Tyle, że no był to model zmodernizowane, porządne opony oraz tam yy, koła ze stalowymi obręczami. I tutaj jak w przypadku SLG33, tak i w tym Alket otrzymał zamówienie na niszczyciel czołgów na podwoziu Pancer jedynki wersji B, na który miało trafić właśnie to skodzinowe czechosłowackie działo. Alket tutaj nie kombinował, tylko postąpił tak samo jak w przypadku SLG33, czyli wywalił wieżyczkę oraz jej platformę a w jej miejsce tym razem no, wstawił taką kazamatę, która nie była po prostu obudowaniem jakiegoś działa na kołach, tylko tutaj, dobra, już, już, już przejdę do detali może, bo trochę jest, no tutaj w przeciwieństwie do tego właśnie SLG-33, ta kazamata była spawana, a tamta nitowana, o czym ja zapomniałem wspomnieć, że przy tym SLG-33 było to nitowane, no ale to już wiecie, właśnie wspomniałem. W każdym razie, wewnątrz tej kazamaty zamontowano tą wachliwą część Czechosłowackiego działa przeciwpancernego i zastosowano nową jego osłonę. I załoga tak zmodyfikowanego PANCER 1 wzrosła z dwóch do trzech ludzi, a przez to, że działo 47 mm było znacznie mniejsze od 150 mm tego SLG-33, w środku pojazdu zmieszczono i radio, i 84 naboje do armaty, gdzie no tutaj według przepisów, według rozpiski 74 z nich powinny być przeciwpancerne. I dzięki mniejszym rozmiarom armaty oraz no jej wadze, tak zmodyfikowany pojazd przytył tylko do 6 ton i 400 kg, Dzięki czemu tak naprawdę no, zachował swoją mobilność, a podwozie nie było non-stop przeciążone. Wciąż nękały je wady tego, że jest to podwozie Panzer 1 wersji B, no ale przynajmniej było to już coś, z czym niemieccy inżynierowie polowi i mechanicy byli przyzwyczajeni, że wiedzieli co się psuje i jak to naprawić. Jeżeli chodzi o nazwę, to Niemcy tutaj też nie kombinowali i nazywało się to 47mm samobieżne działo przeciwpancerny na podwoziu Panzer 1 wersji B bez wieżyczki. Niemcy no, lubią długie nazwy. Ale zanim pierwszy pojazd był gotowy, w niemieckim wojsku doszło do starcia na temat tego, gdzie ten pojazd ma w ogóle trafić. Mianowicie, ponieważ powstał na podwoziu czołgu, no to chcieli go u siebie czołgiści. Z drugiej strony, ręce po nowy pojazd wyciągnęła piechota, ponieważ nie posiadała do tej pory wysoce mobilnego działa przeciwpancernego. I wydawać by się mogło, że początkowo czołgiści wygrywali tą przepychankę, ponieważ na dzień przed demonstracją tej maszyny przed Hitlerem, a ono, bo zapomniałem wspomnieć, że pierwszy prototyp został przez niego osobiście sprawdzony w lutym 1940 roku, no to w każdym razie wydawa się, że piechota dostanie tylko 10 takich pojazdów ze 132 planowanych. Ale już następnego dnia po inspekcji tego pojazdu właśnie postanowiono, że wszystkie działa samobieżne trafią do jednostek sformowanych, z batalionów przeciwpancernych piechoty. No oczywiście tutaj no, nie obyło się bez dalszych przepychanek, ponieważ 20 lutego sam Guderian zauważył, że jednostki piechoty będą miały problem z częściami zamiennymi oraz naprawami pojazdu, no więc logiczne byłoby przekazanie niszczycieli czołgów jednostkom pancernym, a piechocie pozostawienie dział holowanych. No i w trakcie tych przepychanek nowy sprzęt trwała również debata jak nazwać ten nowy pojazd. Pojawiła się tutaj nazwa po prostu Panzerjäger, ale także pancer Panzer pancer 1B, i ostatecznie stanęło na kompromisie. Indeks pojazdu został ustalony na po prostu pancer Jager 1. I w przeciwieństwie do stosunkowo prostej przeróbki SLG-33, którą można było dokonać no, w warsztatach wojskowych, zabawa w przerobieniu pancera 1B w pancer Jagera 1. Była bardziej skomplikowana, przez co całość została zorganizowana w fabryce Alket. 41 konwersji zaplanowano na marzec 1940 roku, kolejne 60 na kwiecień, a 30 na maj. I tutaj pojawiają się także podwykonawcy, w tym fabryka Krupa, która miała dostarczyć 60 kazamat, kolejne 72 miały zostać zbudowane w Deutsche Adlerstahlwerke AG, a Skoda miała dostarczyć właśnie działa. No i zgodnie z planem dyrekcji uzbrojenia podpisanym 20 marca, 132 pancer Jagery 1 miały zostać rozdzielone w następujący sposób. Po jednej maszynie przydzielono do biura uzbrojenia numer 1 oraz 4, no bo pierwszy był odpowiedzialny za amunicję, a drugie za artylerię ogólnie, no i też czyli do testów. Następnie do 1 kwietnia 36 pojazdów sformowano w dwa bataliony niszczycieli czołgów po 18 maszyn w każdym, a pod batalionami podzielono je tutaj na trzy baterie, po sześć maszyn w każdej. Następne 54 maszyny miały zostać podzielone w kolejne trzy bataliony do 1 maja, a ostatnie 36 pojazdów miało zostać wysłanych do 1 czerwca. Oprócz tego sześć maszyn pozostawiono w rezerwie. Ale. No, tak było w teorii, tak? No, w praktyce tylko 521 batalion niszczycieli czołgów otrzymał po 6 maszyn w każdej baterii. Pozostał przeformowany 2 kwietnia 1940 roku z jednostki dział holowanych i jakoś tam im to w miarę jeszcze gładko poszło. Ale tutaj bataliony numer 616, 634 oraz 670 miały po 3 baterie, każdy, i w tych bateriach było po 9 dział samobieżnych. Za to do 31 maja już formowano kolejny 18-pojazdowy batalion z jedną maszyną w rezerwie. I no troszeczkę chaotycznie to wyglądało, no ale grali z tym co mieli. No i ostatnie dwa nieukończone pojazdy z jakiegoś powodu pozostały w fabryce Alket przez dość długi czas, a ten jakiś powód nazywał się Skoda, która miała po prostu spore problemy z dostarczeniem dział. Wyszło z tego tyle, że przedostatni jeger 1 został zbudowany we wrześniu 1940 roku, a ostatni... Dopiero w lipcu 1941 taki był to rozstrzał z tymi ostatnimi dostawami. Warto też tutaj zaznaczyć, że te samobieżne bataliony przeciwpancerne formowano w pośpiechu, co nie dało czasu załogom w pełni przyzwyczaić się do swoich nowych pojazdów. No mimo to Panzerjäger 1 dobrze sprawdzał się w kampanii od maja do czerwca 1940 roku, ponieważ był dość niski, a nie przeciążone podwozie nasprawiało, sprawiało, że psuł się Rzadziej niż jego no, grubszy brat z SLG-33, ale i tak psuło się tak samo często jak podwozie pancer 1B. No i w ostatecznym rozrachunku po y, kampanii francuskiej oceniono, że właśnie ten pancer Eger 1 sprawdzał się bardzo dobrze przeciwko francuskim czołgom i fortyfikacjom. Oczywiście, no, żeby nie były z kały wady odziedziczone po pancer 1 ale też nowe, których się no, nie spodziewano od razu. Takie jak ciasny przedział bojowy, na który narzekały załogi, w dodatku widoczność z niego oceniano jako po prostu słabą. No i ostatecznie podczas kampanii francuskiej też zdecydowano, że yy, zabieranie amunicji tutaj, jeżeli chodzi o burzącą i przeciwpancerną, będzie teraz na równo po 50%, bo się okazało, że no nie tak często spotyka się te czołgi, żeby używać aż tylu tych pocisków przeciwpancernych. A częściej trzeba strzał do jakichś fortyfikacji, gniazd KM-ów, etc. No i te hajaki się przydają, aż 47 mm armaty to już nie było takie pierdnięcie granatu ręcznego, to był to... też, no, nie był to ogromny pocisk burzący, ale był wystarczający, żeby sobie z takim na przykład właśnie gniazdem KM-u poradzić. No i ostatecznie, mimo swoich wad, panzer 1 Niemcy oceniali jako pojazd dobry, a po zestawieniu go z działami holowanymi, no, jako broń dużo skuteczniejszą, po prostu, co raczej nikogo nie dziwi, no bo. No bo było samobieżne to działo, tak? No i te wyniki były wystarczające, aby rozważyć zamówienie dodatkowej partii. 19 września 1940 roku podpisano kontrakt na 70 Kazamat z Krupem, ale pojazdy z drugiej serii miały tą Kazamatę nieco. Zmienioną, bo posiadała także taki no dodatkowy pancerz boczny. W każdym razie, no wszystkie jednostki uzbrojone w pancer Egera 1 walczyły na froncie wschodnim z wyjątkiem 605 Batalionu Niszczycieli Czołgów, ale warto też tutaj zaznaczyć, że jednostki te stale otrzymywały zupełnie nieodpowiednie zadania. Na przykład, 529 Batalion otrzymał cele. Lepiej dostosowany do użycia po prostu tutaj sztugów trójek. No i tam okazało się, że bez tego pancerza, tego działa szturmowego, tego sztuga trójki, no niszczyciele tych czołgów, pancer Jäger 1, były bardziej no, narażone na ostrzał i na uszkodzenia, co doprowadziło do naprawdę ciężkich strat. Okazało się także, że wyjątkowo długie marsze powodowały niespotykane wcześniej problemy z kołami jezdnymi, które często trzeba było wymieniać. No ale to powinniście już wiedzieć z odcinka o Pancer Jedynkach, no bo to jest to samo podwozie, tak? Tu się skupiamy bardziej na, na tym uzbrojeniu, chyba że ono dodało tyle wagi jak w przypadku tego SLG-33, że nowe problemy się z podwoziem pojawiały. Tutaj problemy z podwoziem były te same co w Pancer Jedynkach i na tym skończmy, jeżeli o to chodzi. I tutaj graczy gry War Thunder może to lekko zdziwić, ale gra grą, a rzeczywistość rzeczywistością. Mianowicie 47-minutrowe działo okazało się wystarczające do walk z sowieckimi czołgami T-34, a później jeszcze sprawie pomógł fakt rozpoczęcia produkcji pocisków podkalibrowych Panzergranate 40, które pozwalały tym niszczycielom walczyć także z czołgami KW. No ale tak, tak na bogu, no mimo tego, no, w 1941 roku utracono aż 140 panceriegerów w jeden, a pozostałe maszyny walczyły zaskakująco tutaj długo, bo aż do początku 1943 roku i ostatnie pojazdy z 521 batalionu służyły najdłużej. Ostatecznie znikając razem z klęską 6 armii pod Stalingradem. Ale nie wszystkie maszyny walczyły z ruskimi. Bo potrafiły także niektóre do Libii razem z 605 batalionem niszczycieli Czogów, który został tam wysłany w marcu 1941 roku. Przed tam w skład 5 dywizji lekkiej i w 1941 roku stracili 13 pojazdów. Tutaj no, większość strat miała miejsce w listopadzie podczas brytyjskiej operacji Crusader. Bo tu znowu inny problem się pojawił. Głównym przeciwnikiem Panzerjägera 1 był brytyjski czołg Matilda, z którą no, na dystansie od 600 no, do 800 metrów pancerjägery nie mogły zrobić nic. Co prawda no wewnątrz Matyldy pojawiały się odpryski po trafieniach z 47 mm armaty i mogły one ranić załogę, ale sam pancerz pozostawał nieprzebity. Dopiero tutaj pociski podkalibrowe pozwalały Tutaj podjąć tym pancerjagerom 1 jakąkolwiek walkę z tymi brytyjskimi matildami, ale w przypadku 605 batalionu takich pocisków zawsze było po prostu za mało. No i wliczając posiłki, ten 605 batalion niszczycieli czołgów posiadał 11 pancerjagerów 1 do października 1942 roku i początku bitwy pod el Alamein. No i podczas tej bitwy Brytyjczycy zdobyli 3 z nich, jeden pojazd o numerze taktycznym 32, tutaj został przekazany Amerykanom. I pojazd ten spędził długi czas w Aberdeen Proving Ground, znaczy tam w Aberdeen po prostu i co ciekawe ten pojazd przetrwał i na początku lat 80 został zwrócony do Niemiec, gdzie został odrestaurowany i obecnie jest to jedyny zachowany Panzerjäger 1 na świecie. I w przeciwieństwie no, do tych 36 sztuk Panzer I z SLB-33, gdzie to była bardziej chałbica, i na pierwszego niemieckiego masowo produkowanego niszczycielczogów nie zasługuje, chociaż była też używana do niszczycielczogów, no to ten pierwszy niemiecki masowo produkowany niszczycielczogów był bardzo dobrym pojazdem. Pomimo no, tutaj wielu wad, głównie związanych z podwoziem, no to ten Panzerjäger I spełniał pokładane w nim nadzieje po prostu. Krytykując pancer 1 jako podwozie należy pamiętać, że było ono dalekie od najgorszego, bo był też taki pojazd 4,7 cm PAK TSFL AUF Kamwagen 35R 731 w nawiasie F od Francji. <ślesky> Te nazwy naprawdę mają przepotężne. No to kariera bojowa tego pojazdu, którego nazwę przed chwilą wymieniłem, no, trwała niecałe dwa tygodnie latem 1941 roku, ale to jest temat na osobny odcinek kiedyś który poruszę. Także te i jedynki naprawdę długo walczyły i myślę, że na sam koniec tutaj części historycznej warto wspomnieć o jeszcze jednym dziele samobieżnym, które zostało zbudowane na yy, bazie pancieriegery jedynki. Mianowicie, podczas bitwy o Berlin w kwietniu 1945 roku Niemcy użyli pojazdu, który przenosił 75 mm działo 40 l 48 Tyle, że nie wiadomo, kto zbudował ten pojazd, ale wiadomo jedynie, że Niemcy użyli go w Berlinie i ostatecznie porzucili. Tu macie jego zdjęcie i no jest to na tyle nietypowa maszyna, dosłownie jedna z jednych. No tutaj więcej ich nie było, że myślę, że fajna taka ciekawostka na koniec części historycznej. No, tak więc, jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, chciałem wam za to serdecznie podziękować. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie widzieć takie molochy, kiedy już skończę, załóżmy, jakąś serię, na przykład o Panzer 2, co teraz zrobię, czy też zrobić taki jeden odcinek, żeby nie trzeba było tego pojedynczo szukać, etc., etc., tylko cała. Powiedzmy, najważniejsza historia czołgu Panzer 1 w jednym, ogromnym materiale, a resztę odcinków, jak to się nie może doczekać, tych większych, jeżeli takie, jeżeli faktycznie w to pójdziemy, tutaj na kanale no to, jak ktoś nie będzie mógł doczekać, to będzie mógł sobie pojedynczo o pojedynczych wersjach obejrzeć, tak? Ode mnie tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.